Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie jak zwykle, czy mnie słychać, czy mnie dobrze słychać? Jeżeli tak, no to sobie zaczniemy i dzisiaj porozmawiamy o kilku spółkach, które podały wyniki finansowe. Będzie to CCC, Dino, Erbud i Ondę. Tak myślałem, że o Erbudzie Ondy dzisiaj już nie powiemy, ale okazało się, że tam około 18 te wyniki podali. Sobie popatrzyłem na te wyniki i też sobie później porozmawiamy o właśnie finansach spółek Erbud Ondę. Zaczniemy od spółki CCC, która... W moim odczuciu zbyt mocno się nie zmienia przez ostatnie kwartały, to znaczy dla mnie największym problemem w spółce CCC jest zadłużenie, które w moim odczuciu wciąż jest bardzo istotnym takim czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi właśnie o CCC. Przypomnę, że jeżeli chodzi właśnie o to zadłużenie, no to. Oczywiście jest to też zadłużenie wynikające z normalnej działalności. Każda firma ma zadłużenie, chociażby z tytułu, z tytułu usług czy dostaw usług. Ale jeżeli chodzi o CCT, to też jest duże zadłużenie po prostu w bankach, jakieś też obligacje. Więc takie zadłużenia, no, które w moim odczuciu są dosyć ryzykowne, no i niestety, ale CCC. W tym momencie nie chcę powiedzieć, że sobie z tym absolutnie nie radzi, no bo jednak coś tam robi w tym kierunku. Z tym, że odkąd oni ogłosili strategię? Oni ogłosili strategię do roku 2025. Ja cały czas mówiłem, że dla mnie ona jest dziwna, ze względu na to, że ta strategia mówi o bardzo dużym rozwoju spółki do 2025 roku. No a tak naprawdę, po to, żebyśmy się rozwijali, potrzebujemy pieniędzy. A spółce CCC w tym momencie zbyt dużo podmiotów pieniędzy nie będzie pożyczać, więc to dla mnie jest taki pewien problem odnośnie właśnie tej strategii. No w każdym razie, jeżeli chodzi o spółkę, oni w tym momencie 36,5, jeżeli chodzi o cenę akcji minus 4% dzisiaj. W każdym razie, no ostatnio można powiedzieć, że od 32, 33 do 39, mniej więcej od września tak się cały czas bujają właśnie w takim, w takim kanale. Wcześniej to były lekkie spadki, ale takie no dosyć długotrwałe, od początku prawie 22 roku, no od tej wojny tak naprawdę z 60 w tym momencie na 36, z tym, że rzadko kiedy było tak, że spółka w ciągu jednej sesji nie wiem, traciła 12-15%, to jest taki zauważmy sukcesywny spadek i on się w końcu zaczął wypłaszczać na tym poziomie 36 zł, albo bardziej powinniśmy powiedzieć na tym poziomie 2 miliardów kapitalizacji, no bo w ten sposób jednak my patrzymy na spółki giełdowe. No i jeżeli chodzi właśnie o CCC, podali wyniki, szacunki wyników za trzeci kwartał i przyznam, że mnie one jakoś strasznie mocno nie zaskoczyły, jeżeli chodzi o wyniki, no to one są niższe od konsensusu, jeżeli chodzi, czy to o skorygowaną ebitę, czy to o ebit, czyli ten zysk operacyjny, przychody mniej więcej na takim poziomie, jakie to było i jakie były przewidywania właśnie analityków. No w każdym razie, jeżeli chodzi o grupę CCC, to zakładają, że w 2022 roku przychody mogą wynieść 9,9,2 miliarda złotych. Przypomnę, że wcześniejsza ta, ta ich taka prognoza to było między 9 a 10 miliardów, czyli no mieszczą się, ale jednak mówimy o tym, że będzie to w tym dolnym przedziale, czyli 9,2 miliarda. Zobaczymy, czy jeszcze tego jakoś nie skorygują, aczkolwiek pamiętajmy o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o przychody no to tutaj wzrost inflacji w pewnym sensie im sprzyja, no bo im wyższa inflacja, no tym oczywiście większe przychody, tak? Tym większe mamy koszty, ale też tym większe możemy dać cenę końcową, czyli tą cenę na, na półce i jeżeli jest wysoka inflacja, to zazwyczaj te przychody się zwiększają. Pytanie, co z marżą? No i tutaj, jeżeli chodzi ogólnie o spółkę CCC, no to ta marża... Przez ostatnie lata, tak naprawdę, była pod coraz większą presją, no bo gdybyśmy sobie zobaczyli na wyniki finansowe spółki już nie przez pryzmat nawet tego 2021 roku, ale wcześniejszych lat, to oni od 2016 roku sukcesywnie coraz mniej zarabiają 315 milionów, 300 milionów, 50 milionów, później była strata, oczywiście 20 rok ta strata taka covidowa bardzo mocno. Ale to ja chciałem zauważyć, że to ta cała strata, te całe gorsze wyniki finansowe nie zostały zapoczątkowane przez COVID. I tutaj myślę, że to jest bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi właśnie o spółkę. Zauważmy, pod względem przychodów, tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. 3 miliardy w 2016, później 4, 4,7, 5,8, 5, 6, 7,5, teraz jest 8,3 jak mówią, chcą dobić do tych 9, 9,2 miliarda, ale jak mówiłem, wysoka inflacja też im trochę sprzyja. Tutaj bardziej patrzy. Właśnie chociażby na czy to zysk ze sprzedaży, czy to, czy to zysk netto, który jest takim no, ostatecznym zyskiem, aczkolwiek ten zysk ze sprzedaży też nam dużo mówi, bo tutaj, jeżeli chodzi o zysk ze sprzedaży. No to od przychodów odejmujemy tak naprawdę tylko, tylko koszty sprzedaży. Później tam mogą być jakieś zdarzenie jednorazowe właśnie chociażby w przypadku zysku netto. Pamiętajmy, że tutaj mogą być różnego rodzaju odpisy, ale w zysku ze sprzedaży, w zysku brutto ze sprzedaży raczej czegoś takiego nie ma. No i jak sobie zobaczymy, to rzeczywiście od tego 2017 roku tutaj jednak cały czas sukcesywnie tracimy i to jest wciąż problem CCC, zwłaszcza w, zwłaszcza w przypadku spółki, która ma pewne problemy, jeżeli chodzi właśnie o to zadłużenie, no bo to zadłużenie jest tam naprawdę bardzo, bardzo duże jeżeli chodzi o te inne parametry one też się troszeczkę zmieniły, aczkolwiek chciałem zauważyć właśnie, że te przychody No zobaczymy czy, zobaczymy, czy zrobimy w każdym razie spółka, grupa cała CCC, no bo przypomnę, że grupa CCC to jest spółka CCC, to jest Modivo, to jest Half Price, między innymi także tutaj to jest kilka tych marek no i tutaj mamy taki komunikat, że jednak z tym rozwojem może nie być aż tak dobrze, to znaczy mówiłem na początku, że ta strategia do roku 2025 tego zakłada mocny rozwój. W tym momencie mówimy o tym, że firma planuje o jedną czwartą zmniejszyć inwestycje w segmentach CCC i Half Price. To jest też dosyć, dosyć interesujące. No bo jeżeli chodzi o marki spółki grupy całej, no to Half Price to jest ta najmłodsza marka. Ja przypomnę to są te sklepy Off-Price, czyli sklepy, w których po prostu jest trochę taniej. No i ze względu na to, co się obecnie dzieje, tutaj CTC liczyło na to, że te właśnie sklepy będą rozwijali mocniej ze względu właśnie na to, że klienci bardziej decydują się na te tańsze produkty. No tak samo LPP na przykład, czyli właściciel sklepów Crop House, Reserve, Sensei, Mohito. No i Sensei to jest ta marka taka najtańsza właśnie z tych wszystkich i oni bardzo mocno właśnie idą w rozwój tej marki. Zresztą widać po wynikach finansowych, że właśnie ta marka Dobrze sobie, dobrze sobie radzi, więc tutaj, no patrząc z tej perspektywy, dosyć, dosyć dziwne dla mnie jest właśnie to, że akurat w segmencie Half-Price będą te cięcia, aczkolwiek i tak Half-Price będzie się bardzo mocno rozwijał w najbliższych latach, zresztą jak do tej pory się rozwijał. No i jeżeli chodzi o spółkę, no to jak mówiłem, Najbardziej my w tym momencie patrzymy o to zadłużenie. ICCC planuje 300 milionów złotych oszczędności. W trzecim kwartale zmapowali również szereg działań na najbliższy rok, najbliższe 12 miesięcy, dzięki, budujem, dzięki czemu zbudują odporność grupy. I to jest tak, ponad 300 milionów złotych oszczędności kosztowych, dalsze prace nad konwers konwersją gotówki, optymalizacja wydatków inwestycyjnych czy pozyskanie zewnętrznego finansowania. Więc to wszystko wchodzi w grę, aczkolwiek pamiętajmy o jednej bardzo istotnej rzeczy. To są plany. Czy te plany zostaną spełnione? I jeszcze tego nie wiemy. Ja osobiście uważam, że naprawdę w CCC. Jeżeli ktoś inwestuje w tego typu spółki, no to musi liczyć się z bardzo, bardzo dużym ryzykiem, że, że coś tutaj się wydarzy. Absolutnie nie chcę porównywać spółki do jakichś innych spółek, które zbankrutowały, ale pamiętajmy, że no, zawsze może być jakaś taka bardzo negatywna informacja, że na przykład z bankami się nie dogadają, bo oni w tym momencie dogodują się z bankami odnośnie swoich, swoich zobowiązań. Więc tutaj musimy, musimy pamiętać o tym, że w przypadku tych, tego typu spółek, może na przykład o 17.05 wyjść taki komunikat, który jest takim game changerem i przez to taki kurs spółki oczywiście na następnej sesji pójdzie bardzo mocno w dół. No my musimy być na to po prostu przygotowani właśnie inwestując w tego typu spółki. Ja przyznam, że CCC w swoim portfelu absolutnie nie mam i nawet o nich, o nich w, tym momencie, w tym momencie nie myślę. Jeżeli chodzi o CCC, no to mówimy o tym, że już jest 84 sklepów, Half price, przychody w trzecim kwartale wzrosły o 214%, zresztą możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Zauważmy, jeżeli chodzi o same sklepy CCC, przychody rok do roku mniej więcej takie same. Tutaj były pewne odpisy, co i one obniżyły EBIT, one obniżyły ten zysk operacyjny. Zauważmy, mamy 9 milionów, a było 30. Na no patrząc na inne grupy, half price, bardzo mocne wzrosty 214% przychodów w górę, no ale to ze względu też na to, że oni cały czas się otwierają, bardzo dużo sklepów tam się cały czas, cały czas otwiera. No, jeżeli chodzi o ten EBIT, czyli zysk, zysk operacyjny, już 12 milionów, czyli tutaj już coś, jakieś takie konkretne pieniądze Half Price potrafi wypracować. Problem ma grupa Modiwo, bo no jednak, biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje, ta presja cenowa, ona nie, nie sprzyja grupie Modiwo. No i prawdopodobnie przyszły kwartał w moim odczuciu będzie podobny, to znaczy jeżeli chodzi o modiwo o ile mówimy tutaj o przychodach dobrych bo rok do roku to jest wzrost 23% więc bardzo dobry, no o tyle jeżeli chodzi o EBIT, czyli ten zysk operacyjny no to nie mamy go w ogóle, mamy stratę 8 milionów w porównaniu do zysku 46 rok wcześniej, więc tutaj ja się nie spodziewam że jakaś taka, ta sytuacja się w najbliższym czasie zmieni, jeżeli chodzi właśnie o grupę o grupę Modiwo. Half-Price podejrzewam, że dalej będzie się fajnie rozwijał. No i jeżeli chodzi o spółkę, no to spadek marży brutto w grupie Modivo wynikał z potrzeby dostosowania polityki rabatowej do wyzwań wynikających z silnej presji konkurencji cenowej. Więc to jest też taka dla nas informacja. Raczej tutaj absolutnie nic się, absolutnie nic się nie zmieni. Oni sami mówią, że inflację najbardziej odczuwają. No jednak Modivo to miała być ta marka trochę droższa. Tak mówiąc, tr mówię trochę droższa, bo jeżeli chodzi o sklepy CCC, to ogólnie nie są marki jakieś takie ultra ultra drogie no i widać, że ten model biznesowy na ten moment się nie sprawdza, to znaczy może inaczej, w tym momencie ten model biznesowy nie jest dobry, bo nie chcę powiedzieć, że do tej pory się nie sprawdza, no bo wcześniej on się sprawdzał w tym momencie, w tym otoczeniu rynkowym. Raczej patrzyłbym na rozwój half price niż właśnie, właśnie modiwo, no i mamy tu informację, że 1,4 mniej na właśnie rozwój CCC i half price, Mówimy o tym, że według założeń te nakłady inwestycyjne, czyli ten capex grupy wyniesie 420-470 milionów złotych, czyli trochę mniej niż zakładali wcześniej. Liczba otwarć sklepów half price została zredukowana do około 40 wobec 50 we wcześniejszych planach. No i tutaj mówią o tym właśnie, że Firma planuje redukcję kosztów, optymalizację kapitału zakładowego. W 2023 roku grupa planuje zredukować dynamikę otwarć nowych sklepów CCC i. Half Price i od 1 sierpnia 22 do końca lipca 23 oszczędności kosztowe mają wynieść 310 milionów złotych, w tym 220 zł CCC i Half Price i 90 milionów eobuwie oraz oraz modiwo. No tutaj jeżeli chodzi o modiwo pamiętajmy o tym, że cały czas jest ten temat IPO, to znaczy oni cały czas myślą o tym, czy nie wejść na nie wejść na giełdę, no z tym, że w tym momencie wejście na giełdę, raczej podejrzewam, że nie byłoby dobrze odebrane. Zresztą jeszcze też patrząc na to, że. Jednak z całej tej grupy CCC, no Modiwo sobie radzi dosyć słabo, więc ja tutaj nie spodziewam się nawet w 2023 roku wejścia Modiwo na giełdę, bo nawet jeżeli będą próbowali, no to w moim odczuciu, może się mylę, ale nie znajdą inwestorów. To znaczy w tym momencie widać, że na te gorsze czasy Modiwo nie jest dobrą spółką, więc póki tych do, lepszych czasów nie będzie, ja nie, nie widzę możliwości takiego przeprowadzenia skutecznego IPO, jeżeli, jeżeli chodzi o Modiwo. I wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście będzie IPO modiwo, czyli jeżeli w 23 modiwo będzie chciało wejść na giełdę, to dla mnie osobiście to będzie dosyć zły znak, że oni chcą jakby za wszelką cenę już pozyskać jakiekolwiek finansowanie. Więc tutaj numerem jeden, jeżeli chodzi o CCC, jest absolutne, absolutnie jest zadłużenie. No i tak naprawdę biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę grupę, już po pierwszym półroczu mieliśmy takie problemy, bo po pierwszym półroczu audytor CTC, tutaj jeżeli chodzi o raporty finansowe, no to jeżeli jest raport roczny, obowiązek jest taki, że audytor, czyli, czyli biegły rewident musi przebadać takie sprawozdanie finansowe pod tym względem, czy tam wszystko jest OK, czy, czy rzeczywiście wszystko się zgadza i Audytor może wydać opinię pozytywną, zazwyczaj tak, zazwyczaj tak jest, negatywną, odstąpić nawet od, od opublikowania opinii. Z tego co pamiętam, w zakładach mięsnych Kani była taka sytuacja. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba dwa lata temu była głośna afera, że zakłady mięsne Kania, oni tam sprzedawali w biedronce swoje, no, swoje mięsa, oni byli też na, na giełdzie, i tam się okazało, że spółka tam chyba została zawieszona, jakieś cyrki były i audytor właśnie z tego co pamiętam chyba odstąpił od wydania opinii i to był taki no już można powiedzieć gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o, o, o kanie, także te informacje od audytorów dla mnie są istotne w momencie, kiedy coś się niedobrego dzieje, to znaczy jeżeli audytor zwraca mocno na coś uwagę, to już jest dla nas taki bardzo poważny sygnał ostrzegawczy no i jeżeli chodzi właśnie o CTC był taki sygnał ostrzegawczy w, po drugim kwartale. Wyniki wypadły słabej od wstępnych. No i też mówimy o tym, że audytor zwrócił uwagę na trudną sytuację CCC. Także to nie jest jakiś mój wymysł. Rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi, z pewnymi problemami, jeżeli chodzi właśnie o. O grupę całą CCC. Jak mówię, ja w portfelu osobiście nie mam, nie zamierzam mieć, może kiedyś, jak wyjdą z tego zadłużenie, ale dla mnie to jest wciąż firma, pod którą bardziej można podchodzić spekulacyjnie, spekulacyjnie niż tak pomyśleć o inwestycji na 2-3 czy 3, 3, 4 lata. Ja osobiście o CCC w ten sposób nie, nie myślę. Idziemy dalej po tych spółkach. Dino. Dino też ostatnio pokazało wyniki finansowe, no i jeżeli chodzi o te finansowe wyniki Dino, one są po prostu dobre, można powiedzieć nawet, że bardzo dobre. Ja też często biorę wyniki Jeronimo Martens, no bo oni to jest właściciel sklepów Biedronka i oni też dają w prezentacji i w swoich wynikach taki. Podział osobny na m.in. Biedronkę, na Hebe, oni też Hebe, to jest też ich, ich firma. I patrzę sobie, jaka, jakie są wyniki Biedronki. Biedronka zazwyczaj przed Lino publikuje te wyniki, jakie są jej wyniki, jaka jest sprzedaż porównywalna w Biedronce. I widzę, że w ostatnich. Tak naprawdę latach ta sprzedaż porównywalna Biedronka versus Dino, Dino wypada tutaj dużo lepiej. No i oczywiście Dino się szybciej rozwija. Ja wiem, że Biedronka wciąż jest dużo większą firmą niż Dino, aczkolwiek Dino goni Biedronkę. Chociaż z tym rozwojem, jeżeli chodzi o spółkę Dino, w 2023 roku może być trochę, trochę ciężej. Tutaj, jeżeli chodzi o otwarcia tych nowych sklepów, i sama spółka to, to przyznaje. W każdym razie, przechodząc do wyników finansowych w tym trzecim kwartale, one są po prostu świetne. Ja sam spodziewałem się, właśnie po dobrych wynikach Biedronki. Też dobre wyniki Dino, ale przyznam tutaj od razu bez, bez bicia, że na naszej grupie facebookowej zamkniętej, na której właśnie mówię w co wchodzę i, i co uważam za zainteresujące, no, spodziewałem się w trzecim kwartale mniej więcej 5 miliardów przychodów. I porównywalnego zysku netto z drugim kwartalem, czyli 270 milionów i 5 miliardów przychodów. Jest 5, prawie 4 miliarda przychodów i 340 milionów złotych zysku. Mnie najbardziej osobiście zdziwił ten zysk no bo jeżeli chodzi o marże, ja tutaj byłem taki, no może nie, że sceptykiem, ale jednak troszeczkę się obawiałem tego, no tak jak wszystkie spółki w tym momencie mają problem z marżami, obawiałem się, że Dino też taki będzie miał, z tego co pamiętam w Biedronce ta marża chyba na tym samym poziomie była, marża Ebitde patrzyłem i, i tam była chyba na tym samym poziomie rok do roku mniej więcej, no tutaj w Dino widać, że jest bardzo wszystko bardzo dobrze i pod względem marży i pod względem, pod względem reszty wyników finansowych. Także raczej do niczego się, tak ogólnie rzecz biorąc, absolutnie, absolutnie tutaj nie przyczepiam, jeżeli chodzi o Dino. Przyznam, że jestem, zastanawiam się nad jedną rzeczą, jeżeli chodzi o spółkę Dino jak to jest z markami własnymi, i też. W sumie o drugą rzecz, ale o drugiej rzeczy zaraz, bo jeżeli chodzi o te marki własne, no jeżeli jakakolwiek spółka ma jakieś marki własne, na przykład właśnie chociażby Answer, spółka też będąca na giełdzie, która sprzedaje ubrania, ma markę swoją własną, ona się nazywa Answer Lab chyba i na tej marce własnej mają wyższe marże, i to jest myślę, że oczywiste. Ale pytanie, co z tymi marketami, no bo markety typu Dino, Kaufland, Biedronka, oni też mają te swoje marki własne, ale to są zazwyczaj te marki tańsze. I teraz pytanie, czy oni na nich mają marże, czy niż? Przyznam, że tego absolutnie, absolutnie nie wiem. Ja przypomnę też, że jeżeli chodzi o dino, to tutaj na mięsach pewnie mają dobrą marżę, no bo mięsa mają z agrorydzyny, a agrorydzyna to jest marka własna dino, tak? czyli, czyli tutaj na mięsach na pewno mają, na wędlinach na pewno mają dobre, dobre marże. W każdym razie, jeżeli chodzi właśnie o Dinon, to tego to się zastanawiam, czy, czy jeżeli chodzi o te marki własne, to rzeczywiście jest tam lepsza marża, czy jednak nie. Ja też ostatnio widziałem artykuł, który myślę, że nie jest absolutnie zaskoczeniem, w którym jest mowa o tym, że klienci w sklepach wybierają tańsze produkty i właśnie Biedronka to zauważyła tam jakiś jeden z prezesów Biedronki mówił, że jest ewidentny jakby wzrost sprzedaży właśnie tych marek najtańszych w stosunku do tych marek droższych, no, co myślę, że nie jest absolutnie absolutnie niczym, niczym dziwnym, także to mnie zastanawia, a też druga rzecz mnie zastanawia, no bo jeżeli chodzi o Dino, ja bym tutaj taki pewien minus w przypadku spółki zauważył w tym, że oni nie mają żadnego programu lojalnościowego, zauważmy, w Kauflandzie są jakieś punkty payback, w Biedronce jest karta Moja Biedronka, tak? myślę, że nikt z nas w tym momencie nie wyobraża sobie życia bez karty Moja Biedronka. A Dino nie ma czegoś takiego i z tego co słyszałem nie zamierza wprowadzić czegoś takiego. Więc ciężko mi tutaj się odnieść, no bo z jednej strony uważam, że jest to jednak negatywne, że Biedronka no w sumie przyciąga tych klientów właśnie właśnie tymi rabatami, tymi programami lojalnościowymi, tak samo chociażby, chociażby Kaufland. Tutaj oni Dino nie przyciąga, nie ma w ogóle takich planów, ale wyniki się absolutnie zgadzają. Więc też to jest myślę, że dosyć ciekawa, dosyć ciekawa. Sprawa, jeżeli chodzi o spółkę Dino. No i te wyniki. Wyniki tutaj były powyżej konsensusu, także też powyżej tego, czego się spodziewali analitycy. Przyznam, że ja, jak mówiłem, podobne wyniki, chociaż ten zysk netto trochę bardziej się tutaj obawiałem. W każdym razie, Dino podtrzymuje, że celem na 2022 rok jest utrzymanie płaskiej marży, marży EBITDA. Przyszły rok jest dużą niepewnością, więc trudno prognozować coś na, coś na ten temat. No i sprzedaż porównywalna, czyli sprzedaż w tych sklepach, które już istnieją, bez, bez dodawania tych sklepów, które dopiero powstały, które jeszcze roku nie mają za sobą. Ta sprzedaż porównywalna jest naprawdę bardzo dobra. I tutaj, jeżeli chodzi o tę sprzedaż porównywalną, to ja zauważyłem, że im wyższa jest inflacja, tym oczywiście wyższa jest ta sprzedaż porównywalna, ale tym jest większy rozjazd między inflacją żywności, a sprzedażą porównywalną. W sensie widzę, że Dino trochę wykorzystuje tę sytuację, że mamy teraz cięższe czasy, że, że jest coraz ciężej i podnosi ceny produktów. Więc w tym momencie można powiedzieć, że konsumenci są w stanie Dino, spółkom typu Dino wybaczyć to, no bo są wyższe koszty, ale tutaj się okazuje, że no i tak te, te marże u nich są bardzo dobre. Taka sytuacja dosyć zastanawiająca, ale biorąc pod uwagę samą spółkę, spółkę Dino jest to dla nich jak najbardziej... Pozytywne i sprzedaż porównywalna po trzech kwartałach to jest plus 28%. To jest absolutny kosmos, jak dla mnie. W samym trzecim kwartale ta sprzedaż LFL porównywalna 33,2%. Wzrost sprzedaży porównywalnym względem roku poprzedniego. To jest dla mnie absolutny, absolutny kosmos. W moim odczuciu nie jest to do utrzymania. Ale nawet gdyby oni z tego spadli na poziom, nie wiem, 15-20%, to i tak będą dobre, dobre wyniki. No i jeżeli chodzi o spółkę, oni mówią, że na wynik sprzedaży porównywalnej miało wpływ ruch w sklepach, inflacja, jak i dobre pozycjonowanie sieci na rynku, atrakcyjne ceny. Ja tutaj od tak naprawdę. Roku, mniej więcej półtora roku, cały czas powtarzam jedno zdanie, kiedy, no może nie od roku, ale od jakichś, nie wiem, siedmiu, ośmiu miesięcy, cały czas powtarzam jedno zdanie. Jeżeli jest gorzej, to ludzie chętnie wybierają duże markety, bo tam ten duży market na półce może zaoferować niższą cenę. A jeżeli jest wysoka inflacja, jest coraz wyższa inflacja, to coraz ważniejsza dla nas jest cena. Także moim odczuciu Sytuacja, która jest obecnie, czyli że jest wyższa inflacja, że jest coraz ciężej, jest może nie chcę powiedzieć jakoś mocno pozytywną dla właśnie dużych marketów, ale jednak, jednak jeżeli chodzi właśnie o zakupy, o wybory konsumentów, no to jeżeli mamy do czynienia z małym sklepikiem, gdzie jest cena trochę wyższa od w stosunku właśnie do dużego marketu, więcej osób wybierze ten większy, większy market. Więc tutaj ja się absolutnie nie dziwię temu, że coraz więcej, że coraz więcej właśnie ludzi wybiera te duże, te duże markety. I tutaj też Dino zakłada, że Capex w 23 nie będzie dużo niższy rok do roku i to jest można powiedzieć taki jeden minus właśnie z tego całego raportu. Gdybym miał się do jakiejś jednej rzeczy przyczepić, to jest to. No bo Dino rozwija się bardzo dynamicznie. 256 sklepów od początku roku przez te 9 miesięcy mówią o tym, że ta liczba nowych sklepów będzie porównywalna do roku poprzedniego. Czyli muszą, musieliby jeszcze 87 do końca roku otworzyć, żeby było dokładnie tyle samo. Więc podejrzewam, że około 90 otworzą. Ale skoro mówią, że teraz będzie, że teraz będzie ta porównywalna liczba liczba tych sklepów, czyli no w tamtym roku było 343, więc teraz też okolice pewnie 340, no to jednak mówią o tym, że w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o nowe sklepy, to spółka podała, że w 23 całkowita liczba sklepów wzrośnie o niskich kilkanaście procent. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te niskie kilkanaście procent, ciężko powiedzieć, ile to jest, no ale jeżeli w tym momencie mamy 2069 sklepów, dodamy do tego jeszcze powiedzmy te 90, mamy 2159, no 2160 tych sklepów. No to mówimy, że 216 to jest 10%. No więc 230, 250, myślę, że to będzie ta liczba, którą oni otworzą w przyszłym roku. I to będzie pierwszy rok od dawna, kiedy oni otwierają mniej sklepów rok do roku. Więc to będzie taki, myślę, że jedyny negatywny czynnik, jeżeli chodzi właśnie o ten raport. To i spółka jasno powiedziała, że w przyszłym roku oni po prostu, oni po prostu będą, będą otwierali mniej sklepów, więc to jest informacja, no jakby nie patrzeć, negatywna. Ja spodziewałem się, że jednak jeszcze tych kilka lat bardzo dynamicznego wzrostu tutaj, jeżeli chodzi o Dino, będzie. No, dalej będzie bardzo dynamiczny, no bo mówiąc o tym, że otwieramy 200 czy tam 250 nowych sklepów, to jest dynamiczny rozwój, ale już nie tak dynamiczny jak ten 21. Więc to jest taki jeden, jeden minus. No i tutaj spółka mówi o tym, że mówi właśnie o tym, że jeżeli chodzi o te. Wyniki finansowe, oczywiście one są dobre i też moc należąca, też jeżeli chodzi o spółkę, no to obniża intensywność wpływu wprowadzonej, prowadzonej działalności na środowisko naturalne, ale głównie patrzymy na to przez pryzmat wysokich cen energii. Pamiętajmy, że każdy nowy market Dino otwiera się od razu z panelami fotowoltaicznymi na dachu, więc to też jest myślę, że duży plus. Moc należąca do spółki instalacji do moc należących do spółki instalacji, generujących energię z odnawialnych źródeł energii, wzrostu. Do 53 MW z 29 na koniec 2021 roku. Więc tutaj mówimy o tym, że no naprawdę bardzo mocno się postarali, żeby te koszty po prostu, po prostu obniżyć. No i patrząc też na te wyniki finansowe, jak mówię, ta sprzedaż porównywalna na no naprawdę bardzo, bardzo dobrym poziomie. No i zauważmy, marża EBITDA. Ta marża EBITDA, ona cały czas leciutko, ale jednak, jednak ostatnio. W ostatnim kwartale też urosła, więc to jest dla mnie też taki bardzo duży plus i przyznam, że dosyć duże zaskoczenie. Ona jest wciąż na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie. No i jeżeli chodzi o. Tutaj widzę jeden komentarz, jest odnośnie. Odnośnie jak oceniam zadłużenie w Dino. No właśnie, ja na zadłużenie patrzę w stosunku do, w stosunku do tego, co zarabiają, czyli ja bardziej patrzę na dług netto do EBITDY niż sam dług netto, bo to, że dług netto sam się powiększa, to jeszcze nam o niczym nie mówi, no bo jeżeli spółka się bardzo mocno rozwija i coraz więcej zarabia, no to jest zupełnie normalne, że ten dług netto się zwiększa. Pytanie, jaki jest dług netto w stosunku do tego, co zarabiają? A tutaj raczej nie ma żadnych, żadnych problemów. Zauważmy, dług netto do EBITDA 0,82. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o banki, to one zazwyczaj takim czy takim tym wskaźnikiem dług netto do Ebidy na poziomie takim, żeby było bezpiecznie, że jednak pożyczamy dalej pieniądze? To jest między 3 a 3,5. Tak banki do tego podchodzą, więc dług netto do EBITDY na poziomie 0,82 jest naprawdę w moim odczuciu zupełnie zupełnie bezpiecznym poziomem. Więc ja w ten sposób podchodzę do długu netto. Nie patrzę na to, ile on wzrósł, tylko ile on wzrósł i dzielę to jeszcze, i jeszcze patrzę na to w stosunku do, do EBITDY, czyli do tego, co, co, oni, co oni zarabiają, więc tutaj z, no, z tej perspektywy ja nie widzę jakichś takich większych, większych problemów, jeżeli chodzi właśnie, właśnie o spółkę Dino. Tutaj patrzę, czyli były jakieś komentarze odnośnie Dino, co powiesz o prezesie Dino, a oni chyba nie mają prezesa teraz, w sensie tam jest dwóch członków zarządu, jest Michał Krause i ktoś jeszcze jeżeli chodzi o spółkę Dino, to pisałem do nich maila, czy właśnie pan Michał Krawze nie chciałby udzielić wywiadu, ale nic mi nie odpisali, także, także chyba, chyba jednak nie jeżeli chodzi o prezesa Dino, może chodziło Ci o właściciela Dino, czyli Tomasza Biernackiego, on nie jest już, był tam chyba kiedyś prezesem, ale tylko o chwilę, no z tego, co kojarzę, no to, to jest człowiek, który raczej się w internecie w ogóle nie pokazuje, nie ma z nim żadnych zdjęć, ani, ani żadnych informacji o nich, no ale jeżeli dobrze wykonuje swoją robotę, a widać, że dobrze wykonuje, przypomnę, że on ma ponad 50% akcji Dino, czyli on tak naprawdę tutaj wszystkim rządzi, gość, który to zakładał, więc to jest dla mnie akurat informacja Informacja pozytywna. I Andrzej pisze, czy Dino to przyszła perła GPW? Znaczy, Dino to można powiedzieć perła z ostatnich lat, no bo ona dała bardzo dużo zarobić inwestorom. Czy w przyszłych latach ja widzę jakieś takie mocne problemy? Dla mnie osobiście, właśnie. Ja osobiście nie, nie widzę jakichś mocnych problemów. Jedyne to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli że oni. W 2023 roku chcą otworzyć mniej sklepów niż w 2022. Pytanie, jak na to zareaguje rynek? Pytanie, jak będzie ze sprzedażą porównywalną, kiedy inflacja będzie spadała? No bo też w tym momencie inflacja ta rośnie. Jak mówiłem, wino trochę to wykorzystuje, ale będzie też czas, w którym inflacja będzie spadała. Więc pytanie, jak wtedy Dino będzie sobie, sobie radziło? Tak naprawdę, jak wtedy wszystkie te duże markety będą sobie radziło? No ale na ten moment, jeżeli jest ciężko, no to jak mówię, to jest akurat informacja bardziej pozytywna dla, dla tych dużych marketów niż dla tych, dla tych małych małych sklepów jeszcze tutaj patrzę czy czy jakiś komentarz jest, Mateusz Bujak, bez planów ekspansji zagranicznej to ja w długim terminie chyba chyba odpuszczę. No tak, Dino nie ma żadnych planów ekspansji zagranicznej, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. I z tego, co, z tego, co widziałem, wszystkie jakieś wywiady, właśnie z członkami zarządu, nie ma takich planów, aczkolwiek w moim odczuciu Dino wciąż się bardzo mocno rozwijać w Polsce. Zauważmy, to jest o, tu jest mapka. I jak Dino jest mocno rozwinięta i zauważmy, że jeżeli chodzi chociażby o, o Wielkopolskę, no to oni są bardzo mocno tutaj rozwinięci, Dolny Śląsk też bardzo mocne rozwinięcie. No i zauważmy, pytanie, czy w Zachodnio Pomorskim też mogą się mniej więcej tak rozwinąć, jak chociażby na Dolnym Śląsku? Myślę, że absolutnie tak. Pamiętajmy, że ten model biznesowy Dino jest taki, że my się rozwijamy, my robimy sklepy we wszystkich tych malutkich miejscowościach, i tak naprawdę w pewnym sensie, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy jedynym dużym sklepem tam, bardzo często tak jest, no mamy trochę monopol, na jeżeli chodzi właśnie o o, o ceny ze względu na to, co mówiłem wcześniej, czyli Dino może dać niższą cenę na półce niż jakiś mały osiedlowy sklepik, nie jest w stanie konkurować z Biedronką, to znaczy to jest mniej więcej ta sama kategoria cenowa Biedronka, Dino, litr, Kaufland, ale już biorąc pod uwagę konkurencję z małymi sklepikami, no tutaj Dino wychodzi dużo lepiej, a jeżeli oni się właśnie w ten sposób rozwijają, że wchodzą do tych małych sklepików, do tych małych miejscowości, gdzie tych dużych marketów nie ma, no to od razu zagarniają dosyć dużą część dużą część rynku. Pytanie, czy te markety się nie kanibalizują i to jest tylko, myślę, że takie jedyne zagrożenie tej właśnie, tej właśnie ekspansji, no a zauważmy, że biorąc pod uwagę tę ekspansję, no to są jeszcze jeszcze takie yy, województwa, gdzie no, Dino praktycznie w ogóle nie istnieje, mówię tutaj o wschodniej wschodniej ściany, tutaj Podlasie, pod Karpacie, ale też mówimy o tych no, bardziej uprzemysłowionych, bardziej takich rozwiniętych województwach, no chociażby zauważmy Małopolska, Tutaj jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o rozwój sieci Dino jest dosyć słaby. O polskie też myślę, że województwo, w którym mogą się mocniej rozwijać. Oczywiście mazowieckie, tak, z tym, że mazowieckie no to jest takie bardzo, bardzo zróżnicowane województwo, tak wiemy, że Warszawa jest bogata, ale, ale tutaj też są, są, gminy bardzo biedne. W każdym razie ja uważam, że jeszcze spokojnie, przez kilka najbliższych lat Dino, Dino może się rozwijać w Polsce, a później, no kto wie, zobaczymy, czy, czy coś tutaj. Tutaj, czy coś tutaj będzie jeżeli chodzi właśnie o właśnie jakiś rozwój zagraniczny jak mówię na ten moment absolutnie nie mamy żadnych takich planów ale możliwe że możliwe że coś nowego nam tutaj powiedzą jeszcze szybko tak myślę że po 5 minutek na wyniki Spółki Erbud i Ondę. Mówię razem o tych spółkach, bo te spółki jeszcze do niedawna, tak naprawdę, to była jedna grupa kapitałowa. W tym momencie, oczywiście, Ondę też jest na giełdzie. No i biorąc pod uwagę i Erbud i Ondę, żadnych pozytywnych informacji tutaj nie ma. Biorąc pod uwagę same wyniki finansowe, no bo grupa Erbud, spółka Erbud przedstawiła te wyniki finansowe, mamy EBIT na poziomie 8 milionów czyli lepiej niż konsensus. Mamy przychody też trochę lepiej niż konsensus, ale czy 8 milionów zysku operacyjnego to jest dobre dla, dla spółki, która jest na 350 milionów złotych wyceniana? No, ciężko mi tutaj powiedzieć. Przyznam, że Erbud no, jednak jest to jedną z tych spółek, które mnie, które mnie mocno zawiodły, jeżeli chodzi o Tutaj te wyniki finansowe i to nie mówię o tylko tym kwartale, ale tak naprawdę o też kilku kilku poprzednich. Tak naprawdę, chyba od debiutu ONDE to się wszystko zaczęło. Tam były najpierw odpisy niegotówkowe, później się okazało, że no też. Otoczenie nie do końca sprzyja spółce Airwood, przypomnę, że Airwood to jest w dużej mierze budownictwo kubaturowe, czyli robią jakieś nie wiem posterunki policji, szkoły, tego typu, tego typu rzeczy, no i niestety, ale tutaj marże są bardzo słabe w tym budownictwie i teraz, jeżeli mamy jeszcze erozję marsz ze względu na to, co się dzieje, ze względu na rosnące ceny surowców, transportu i tak dalej, no to spółki typu Airbnb, które już wcześniej pracowały na bardzo niskich marżach, no mają naprawdę duże, duże problemy i rzeczywiście Airbnb ma te duże problemy. Pytanie, czy jest jakaś taka nadzieja, że z nich wyjdzie w najbliższym czasie? W moim odczuciu. W najbliższym czasie jeszcze nie. Znaczy ten czwarty kwartał podejrzewam, że podobny do, do trzeciego. Pierwszy kwartał możliwe, że możliwe, że też. No pytanie, jak to będzie z Unią Europejską? Czy oni dadzą jakieś pieniądze? Ja tutaj widziałem dzisiaj artykuły odnośnie tego, że rząd polski chce się trochę ugiąć i spełnić te kamienie milowe, ale takich artykułów, że oni chcą się ugiąć, spełnić kamienie milowe, to już widziałem 50 na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy, więc. Na razie spokojnie, póki tych. Ja od początku, kiedy, kiedy były te pierwsze problemy z wypłatą KPO, mówiłem, póki tych pieniędzy nie zobaczę, to ja absolutnie w nie nie uwierzę. No też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o to budownictwo kubatorowe, bardzo często ono leży w, w gestii samorządów. No a ze względu na nowy ład, samorządy straciły bardzo dużo pieniędzy i nawet jeżeli mogłyby coś budować przy pomocy środków unijnych, bo często do tego dochodziło, że samorządy budowały i na przykład, nie wiem, miały 30% wkładu, a resztę robił, a reszta dawała Unia, czy tam pożyczała Unia na jakiś dobry procent, czyli niski. No, to trzeba mieć na wkład własny. A teraz, niestety, ale wiele z tych właśnie samorządów nie ma na wkład własny. Więc to jest duży problem dla budownictwa kułaturowego ogólnie rzecz biorąc. No i jeżeli chodzi o erbud. Tutaj za 9 miesięcy nas no nie interesuje, za 3 miesiące, za trzeci kwartał. Znormalizowany wynik netto, znormalizowany czyli oczyszczony z wyniku segmentu modułowego. Oni rozwijają nowy segment, za chwilę o tym powiemy, aczkolwiek na razie to jeszcze nie jest takie istotne. I na poziomie wynik netto podatek na wyniku od sprzedaży akcji ONDE minus 3,5 miliona złotych w trzecim kwartale. Czyli ten znormalizowany wynik netto jest na poziomie 9,3 miliona, no ale ten raportowany wynik netto. Jest na poziomie 3,3 miliona złotych, czyli mamy no tutaj 3,3 miliona złotych samego zysku netto. Jak mówiłem, spółka 350 milionów wyceniana, więc no dla mnie to nie jest nigdy taka pozytywna, pozytywna informacja, jeżeli chodzi o właśnie spółki z polskiej giełdy. No i patrząc na wyniki po segmentach. Myślę, że nie ma nic dziwnego, że trochę lepszą marżę mieli na segmencie OZE, chociaż z tymi marżami, to tutaj możemy się przenieść i zobaczyć, jak to wygląda. Budownictwo kubaturowe w kraju, marża EBIT 2%, budownictwo kubaturowe za granicą minus 18%, a segment OZE tylko 1%. Czyli jest tam jakaś tam marża, ale ta marża jest naprawdę bardzo, bardzo niska. Zauważmy, że. W tym samym okresie 2021 roku OZE 8% marży. Więc tutaj no patrząc na to z tej perspektywy, no bardzo słaba ta marża, jeżeli chodzi właśnie o segment, o segment OZE. No budownictwo kubatorowe 2% w tym momencie wcześniej to tutaj była to było praktycznie zero. Więc. no są problemy w spółce Erbud, które w moim odczuciu szybko nie znikną. No i niestety trzeba się do tego, można powiedzieć, można powiedzieć, przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o ten portfel zleceń, oni cały czas chcą trzymać okolice 3 miliardów, cały czas trzymają te, te 3 miliardy, mniej więcej te. Te, te 3 miliardy. Tutaj chwalą się segmentem usług dla przemysłu, że ten segment wzrósł. No, to jest jedyne, jedyne, czym mogą się tak naprawdę chwalić, więc tym się chwalą. Ja bym do tego nie przywiązyła zbyt dużej wagi. W moim odczuciu, jednak te najbliższe wyniki finansowe będą podobne do tego, co było w tym trzecim kwartale. No i mamy oczywiście ten. Nowy ich segment MOD21, przyszłość budownictwa, budownictwo modułowe z drewna, rzeczywiście temat bardzo interesujący. No, ale pierwsze jakieś wyniki finansowe z tego segmentu, 24-25 rok może, więc tutaj też w tym momencie będziemy tylko dokładać tego segmentu. Zresztą możemy zobaczyć, że budownictwo modułowe z drewna, o budownictwo modułowe z drewna bardzo fajna to jest marża, marża EBIT jest minus 816%, także niezła marża, oczywiście śmieję się, no bo tutaj jeszcze nie ma żadnych zysków ze względu na to, że oni dopiero rozwijają ten segment, jeszcze nic nie zbudowali tak naprawdę, więc tutaj nie, nie, nie spodziewamy się żadnych absolutnie absolutnie tutaj zysków w najbliższym czasie z tego segmentu. No więc biorąc pod, pod uwagę Erbud, no ja jakichś takich plusów tego raportu za bardzo nie widzę. No i mamy jeszcze Ondę, spółka Onde, która mocno spadała i wciąż ja nie widzę jakichś takich powodów do wzrostów. Chociaż można powiedzieć, że jest jedna pozytywna informacja, ale o niej sobie za chwilę powiemy. No, grupa Ondę w tym momencie backlog 700 milionów, 700 milionów złotych. Marże oczywiście niskie, zresztą możemy najpierw sobie to w prezentacji zobaczyć, jeżeli chodzi o ten trzeci kwartał. Wynik netto milion złotych. No niestety. Ondę w tym momencie na 466 milionów wyceniane. On no, zarabia milion złotych z wyniku netto. Ebit, ebitda też no, niewiele lepsze. Wynik brutto ze sprzedaży. Zauważmy, że tu jest słabszy. W przypadku airbudu, wynik brutto ze sprzedaży. Tutaj możemy sobie jeszcze wrócić. Wynik brutto ze sprzedaży był porównywalny, trzeci kwartał 22 do 21. No tutaj w przypadku Onda jednak mamy taką dosyć mocną erozję tego właśnie wyniku, więc to jest pewien, to jest pewien minus, jeżeli chodzi o całą, całą grupę. Tutaj to, że to zadłużenie trochę rosło nie jest absolutnie niczym dziwnym. Oni weszli na giełdę właśnie między innymi po to, żeby pozyskać kapitał, więc tego zadłużenia tam nie było, jak pozyskali kapitał, a teraz ono rośnie tutaj nie ma absolutnie nic, nic dziwnego. No i jeżeli chodzi o, o spółkę, o, o grupę onde, no to jak mówiłem, tutaj problem jest z tą marżą. No i oni mówią, że jeżeli chodzi o ondę. Wycena znacznej części kontraktów widoczna w wyniku okresu uwzględnia już wyższe przychody będące efektem zakończonych powodzeniem rozwóz, rozmów z inwestorami i zamawiającymi. Jednocześnie spółka prowadzi dalsze negocjacje, które mają na znaczeniu urealnienie kosztorysów w stosunku do tych projektów, więc już mamy pewne urealnienie do niektórych, do niektórych projektów, a mimo to i pod względem przychodów i pod względem wyniku netto tutaj jakichś takich fajerwerek nie ma, więc no... Nie spodziewam się też jakichś y, w najbliższych kwartałach wzrostu tych y, wzrostu tych tych wyników jak mówiłem backlog 701 milionów złotych, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ondę no i biorąc pod uwagę to jak to wygląda w stosunku no to Słabo tutaj ten konsensus był na poziomie 2 milionów zysk netto, czyli tylko milion wyższy, ale tak naprawdę 50% wyższy, więc no jest to pewien problem, ale gdybym miał znaleźć coś pozytywnego w przypadku ONDE, no to, no to tutaj idziemy do zaawansowania projektów deweloperskich i to jest ta pozytywna informacja. Z tym, że to nie można powiedzieć, że to nie jest pozytywna informacja na teraz. Otóż, zauważmy, zaawansowanie projektów deweloperskich to jest, myślę, że bardzo ważna rzecz. Ja to chyba kilka razy już powtarzałem na swoich live'ach, ale dla ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli, jeżeli budujemy farmę fotowoltaiczną, na przykład, to dla nas takim absolutnie decydującym momentem jest uzyskanie warunków przyłączeniowych. To jest bardzo ważne. Czyli budujemy farmę, mamy obok siebie słup energetyczny i Pytanie, pytamy się Taurona, PG, NA, Energii, w zależności czy jest ten słup, czy możemy się tam podłączyć ze swoją farmą. I na przykład my robimy taką farmę, to znaczy zbieramy dokumenty, powiedzmy rok odnośnie takiej farmy, dzierżawimy grunt, zbieramy te dokumenty, jeszcze oczywiście nic nie wybudowaliśmy, no i pytamy się po tym roku właśnie Taurona i drogi Tauronie, czy w tym słupie są warunki przyłączeniowe. I Tauron nam mówi, sorry, ale nie ma tych warunków przyłączeniowych, i my nic nie jesteśmy w stanie zrobić. To jest dosyć specyficzne, bo to jest decyzja, od której nie wolno się odwołać. Znaczy, nie ma żadnej ścieżki odwoławczej. Ja pamiętam, właśnie prezes spółki Team, Krzysztof Folta, na jednej z konferencji, właśnie o tym mówił, że tam nie ma żadnej ścieżki odwoławczej. Jeżeli Tauron mi powie, że nie ma tutaj warunków przyłączeniowych, ja z tym nic absolutnie nie mogę, nie mogę zrobić. Także dla mnie. Nie liczy się tak naprawdę portfel tych projektów deweloperskich w budowie, liczy się tylko właśnie to, kiedy mamy warunki przyłączeniowe, warunki przyłączenia. I jak sobie zobaczymy na te warunki przyłączenia, to zauważmy, że no, niemalże wszyscy mają te warunki przyłączenia. wszystkie te wszystkie niemalże te, te farmy fotowoltaiczne, czy, czy czy farmy wiatrowe, więc to jest dla mnie taki duży plus, że tak naprawdę oni już wszystko wybudują, a nawet jeżeli nie wybudują, to taki projekt farmy fotowoltaicznej, czy wiatrowej z warunkami przyłączenia można sprzedać za naprawdę fajne pieniądze, także tak naprawdę, gdyby oni w tym momencie to spieniężyli, to, na, to bardzo dobre pieniądze by z tego, z tego by, by wzięli. Oczywiście oni nie będą chcieli w tym momencie tego spieniężać, tylko po prostu będą chcieli, chcieli budować, z czego, też, z czego też część będą budować dla siebie. To jest taka farma Cyranka, gdzie już tutaj jest faza budowy i właśnie oni budują ją budują ją dla siebie, to jest taka, można powiedzieć, druga noga biznesowa, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Omdę. No problem jest z tą nowelizacją ustawy 10H, czyli ustawy odległościowej, znowu, w największym skrócie dla ludzi, którzy, którzy nie wiedzą, o co tam chodzi, w 2015 roku postanowiono zabić wiatraki i wprowadzono właśnie ustawę odległościową, czyli jeżeli mamy wiatrak, to wysokość tego wiatraku, od tego wiatraku nie może stać drugi wiatrak. No jeżeli... Budujemy farmę wiatrową, to chcemy tam wiele tych wiatraków postawić. No i to ograniczyło bardzo mocno możliwości, bo dzisiaj te wiatraki mają po 200 metrów, więc 2 km od wiatraka nie może stać drugi. Więc potrzebujemy ogromnego terenu, tak naprawdę, żeby taką farmę wybudować. No i jest projekt nowelizacji tej ustawy, czyli to, żeby ta, ta minimalna odległość była 500 metrów. No, czterokrotny zjazd, czyli to jest naprawdę bardzo istotne i pamiętam, on to chyba mówiło z tego, co pamiętam gdyby ta ustawa weszła, to 25 razy więcej powierzchni w Polsce może iść właśnie pod farmy wiatrowe to by był taki naprawdę game changer aczkolwiek ona otknęła w zamrażarce sejmowej i no problem ja widzę tutaj taki, że górnicy są przeciwni tej, tej ustawie, dlaczego nie wiem, choć się domyślam ale no, patrząc na to, że mamy rok wyborczy zaraz, bo w 2023 będą wybory, podejrzewam, że ta ustawa nie będzie odmrożona, no bo jednak no, górnicy to jest dosyć duża grupa wyborców. Więc w moim odczuciu PiS nie będzie ryzykował tego, że utraci tych wyborców. Więc nowelizacja 10H dla mnie, moim zdaniem, w 2023 roku też nie, nie wejdzie. W każdym razie, no. To by był naprawdę taki game changer, jeżeli chodzi o spółkę, ale, no, ale na ten moment go go nie ma. Także rozmawiajmy o tym, co jest, a nie to, co ma być. No i, i mówiłem o tym, że mają tę drugą nogę biznesową, gdzie budują już tą farmę fotowoltaiczną swoją. No i będą analizować opcje strategiczne, czyli może być sprzedaż. Etapie zaawansowego. Oni już, jeżeli mają warunki przyłączeniowe, mogą, y, mogą sprzedawać te, te farmy i to na, za naprawdę bardzo fajne pieniądze. Drugą opcją jest sprzedaż po wybudowaniu. No to oczywiście, im większy proces zaawansowania, tym większą cenę za każdy megawatt dostajemy. No i może też być pozostawienie współce i sprzedaż energii. Więc tutaj też y, może w tym kierunku iść onde. Tak naprawdę mamy dużo tych możliwości. No i tak, patrząc na to, wydaje się to naprawdę ciekawe. Też ze względu właśnie na to, że. Ale to nie jest temat na najbliższy kwartał czy dwa kwartały, chyba że postanowią coś już w tym momencie sprzedać. No to wtedy, wtedy rzeczywiście od razu dostaną, dostaną z tego pieniądze, ale jeżeli nie, no to myślę, że w najbliższych kwartałach jeszcze nie będą pokazywali dobrych wyników. Gdyby chcieli to wszystko w sobie wybudować i wtedy dopiero na przykład sprzedać albo część zostawić, no to podejrzewam, że te wyniki do, lepsze pojawiłyby się w 2024 roku, mniej więcej wtedy, i może wtedy bym bardziej liczył właśnie na, na grupę, na grupę OD. W ten sposób bym na to. Bym na to tutaj patrzył, no na teraz ta te spółka ONDE dla mnie tak bardzo atrakcyjna nie jest, chociaż no jak trzeba przyznać, że, że ten obrazek właśnie kusi, czyli ten, że oni mają warunki przyłączeniowe naprawdę bardzo, bardzo na bardzo dużo megawatów. Zauważmy, tych megawatów z warunkami przyłączeniowymi jest naprawdę od groma, no a to są konkretne pieniądze. Każdy megawat to są konkretne, konkretne pieniądze. Pytanie, co oni z tym zrobią, czy sprzedadzą teraz? Czy będą dalej robili i później sprzedadzą, czy całkowicie wybudują, sprzedadzą, czy może będą sprzedawali energię z tego, tego jeszcze w tym momencie, w tym momencie nie, nie wiemy. I jeszcze coś tu mam, jeszcze coś tu mam. A, Global Connect, nie wiem czy wiecie, ale wystartował Global Connect. Pytanie, czy ktoś w ogóle z tego korzystał. Global Connect, czyli z GPW po prostu możemy kupić akcje spółek zagranicznych, z giełd, no to ma być plan, że taki z giełd amerykańskiej i Europy Zachodniej, aczkolwiek na ten moment można kupić tam chyba cztery spółki, chyba cztery czy pięć, tam jest Allianz, BMW, Mercedes, Siemens i Volkswagen. Czyli jak masz, nie wiem, konto na przykład w Alior Banku, tak, gdzie, gdzie masz dostęp tylko do GPW, do, do polskich akcji, to też będziesz teraz miał, już masz tak naprawdę dostęp właśnie do akcji Volkswagena, Mercedes-Benz. I pytanie, czy, czy z tego właśnie korzystacie, czy jednak nie? Ja wiem, że u wielu, wielu brokerów, chociażby, nie wiem, w XTB, w M-Banku chyba też można tak bezpośrednio właśnie inwestować w akcje zagraniczne, więc zobaczymy, jak to, się, jak to się przyjmie, przypomnę, że tutaj poży, pożytki z posiadanych papierów wartościowych, na przykład dywidendy, dywidendy, będą notowania w polskim złotym. No i jest falstart, start, jeżeli chodzi właśnie o Global Connect, no bo mówimy o tym, że po pierwsze, dwa wielkie polskie banki stwierdziły, że to żadna oferta, bo ich klienci mogą już inwestować na wielu rynkach świata płacąc w złotym. No a po drugie, te obroty tam były jakieś bardzo mizerne, z tego co, z tego co kojarzę. Przed godziną 13 wartość obrotu na nowym parkiecie wyniosła 58 tysięcy złotych, no więc tak naprawdę jedna osoba to mogła kupić, 58 tysięcy. Największe zainteresowanie było z Siemensem, 30 sztuk w obrocie, także no niezły falstart, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o spółkę, o Global Connect. Pytanie też, czy wy, czy wy coś takiego, czy Wy coś takiego macie u siebie i znaczy, czy, czy myślicie, żeby z czegoś takiego skorzystać, czy bardziej albo nie inwestujecie na rynkach zagranicznych, albo po prostu macie te rynki zagraniczne u innych chociażby brokerów. Tutaj widzę. Tomek pisze, jaki ma sens Global Connect, i to tak okrojony jak jest XTB. No jest XTB, jest też właśnie chyba M-Bank, z, z tego co kojarzę. Są właśnie i brokerzy, i domy maklerskie, które już to oferowały. No, GPW stwierdziło, że chce, żeby właśnie każdy inwestor mógł, mógł inwestować poprzez w polskich złotych, poprzez, poprzez GPW. Pomysł w moim odczuciu na pewno bardzo, bardzo ciekawy. Zobaczymy. Na ten moment jakoś tak średnio się przejął, aczkolwiek. No, zobaczymy, zobaczymy. Może, może, się, może się przyjmie w, w przyszłości. Tutaj widzę też, Michał pisze. Nie jestem zainteresowany, mam XTB, więc po co, więc po co, po co, to? Czy pozycje na Global Connect są hedżowane, kto tam zapewnia płynność. Znaczy tam ten obrót odbywa się przez animatora rynku. To jest Santander chyba w tym momencie, z tego co, z tego, co kojarzę. No tutaj nie wiem, bo nie jest tutaj napisane, czy to jest Santander, ale chyba przez właśnie przez właśnie Santander. No, w ten sposób to się, to się odbywa. Dla mnie informacja, jak dla mnie, znaczy jak dla mnie informacja ciekawa, zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. No taki plus, myślę, że. Tutaj, jeżeli chodzi o G.P.W. to jest akurat dobry krok, żeby, żeby w tym kierunku się rozwijać. To nie będzie podejrzewam jakiś taki game changer, ale, ale myślę, że jakiś plus, plus będzie, jeżeli chodzi o G.P.W. samą spółkę G.P.W. No bo przypomnę, że też teraz jest pod pewną, pod pewną presją spółka. No i teraz patrzymy na komentarze co tutaj się wydarzyło w komentarzach. Zanim jeszcze komentarze, to oczywiście krótka moja, krótka moja promocja, kilka minut, wypuściłem kurs psychologii giełdy. W moim odczuciu naprawdę warto, do 15 listopada jest promocyjna scena i ten kurs już nigdy nie będzie tak tani, czyli możliwe, że jeszcze będę robił na przykład w przyszłości jakieś promocje, ale na pewno nie takie jak już w, jak w tym momencie. Tam jest minus 32% jeżeli chodzi o... Ten mój kurs, więc, więc do 15 listopada można go kupić tutaj w opisie filmu i też teraz dałem wam do, dałem wam właśnie ten link do, do kupna tego kursu. W, w komentarzu w tym momencie tutaj go. Tutaj go wykleiłem, więc, więc myślę, że absolutnie, że absolutnie warto. Na tej stronie, na której tutaj jest ta oferta z tym kursem, jest powiedziane, ile tutaj jest lekcji. Tam jest, tam jest 9 lekcji, ogólnie ponad 30 tematów tam omawiam. No i to jest łącznie 8,5 godzin nagrań. Przyznam, że to na początku było około 12, ale stwierdziłem, że jest kilka rzeczy, które. Nie dotyczą stricte psychologii giełdy, a dla mnie to było najbardziej istotne, właśnie, żeby dotknąć tej psychologii giełdy, i też w kilku momentach się powtarzałem, więc okroiłem trochę, jest 8,5. Godzin nagrań i to jest nagranie z prezentacją, ale każdy plik jest też w formacie MP3, więc można pobrać i można obsłuchać w momencie, nie wiem, kiedy właśnie sprzątamy, kiedy gotujemy, kiedy ćwiczymy, biegamy, cokolwiek robimy, więc też zależało mi na tym, żeby to można było przesłuchać tak jak podcast. Oprócz tego dostajesz moją checklistę, nie checklistę, tylko mój dziennik inwestora który jest tak naprawdę kompatybilny z tym kursem, bo w tym kursie ja chciałem bardzo mocno, żeby to było tak, że żeby on był jak najmocniej praktyczny. Dlatego ja w każdym z tematów omawiam jakiś problem, mówię o jakimś problemie, jak mówię, tych tematów tam jest sporo, omawiam jakiś problem i Daje rozwiązanie tego problemu, i czasem rozwiązaniem tego problemu jest wypełnienie dziennika inwestora, bo tam w tym dzienniku inwestora naprawdę jest bardzo dużo takich opisowych rzeczy, które, które są dosyć istotne, można powiedzieć, nawet bardzo istotne odnośnie właśnie naszych, naszych inwestycji. Także ja ci osobiście serdecznie polecam i jeszcze na końcu, jeżeli chodzi o ten kurs, dostajesz takie dwie checklisty, bo jak mówiłem, ja chciałem, żeby to było konkret, więc masz problem, rozwiązanie problemu, i jeszcze na końcu masz dwie checklisty. Pierwsza checklista jest taka, co ogólnie robić, na co zwracać ogólnie uwagę, a druga checklista mówi nam o tym, co konkretnie zrobić przy kupnie albo przy sprzedaży pod względem psychologicznym, to znaczy w jaki sposób do tego podejść. W moim odczuciu temat psychologii giełdy jest niedoceniany na polskiej giełdzie, na wśród polskich inwestorów, a to jest naprawdę absolutny taki game changer, no bo jeżeli mówimy o tym, że że jeżeli ktoś uważa, że psychologia nie ma żadnego znaczenia, no to tak naprawdę mogłyby nas w 100% zastąpić roboty, a tak jak wiemy, jak wiemy nie jest. Oczywiście algorytmy też są na, na giełdzie, ale to nie jest tak, że 100% zysków z, zabiera nam algorytm. Więc tutaj patrząc na to z tej perspektywy, ja uważam, że absolutnie, absolutnie warto. 8,5 godzin materiału, dziennik inwestora. Dostęp do wszelkich aktualizacji w przyszłości, jeżeli takie, takie będą. Dwie checklisty na końcu, też taki dodatkowy film z omówieniem tych checklist, żeby każdy wiedział, o co, tam, o co tam dokładnie chodzi. Każde nagranie jest też w formie MP3. Nie trzeba patrzeć na tę prezentację, także nie trzeba tam siedzieć, można, można y, słuchać. I jeden odcinek jest nagrany, y, jedna lekcja, tak naprawdę tam dwie, y, dwie lekcje są nagrane tutaj jako taki odcinek dla wszystkich każdy może zobaczyć, jak to wygląda właśnie od, jak to wygląda właśnie od środka, tam jest, w tej prezentacji są ponad 184 slajdy, można patrzeć, ale nie trzeba, 23 rozdziały dokładnie, czyli jest rozdział, w którym w którym mamy problem, mamy rozwiązanie problemu i na końcu też jeszcze jest, jeszcze jest rozwiązanie, rozwiązanie danego problemu, więc w moim odczuciu naprawdę warto, zresztą jest 14-dniowa gwarancja, jeżeli komuś nie podpasuje, stwierdzi, że, że to nie jest dla niego, no to oczywiście można, można zwrócić. No i jeżeli chodzi właśnie o ten kurs, w moim odczuciu zdecydowanie warto, jak mówiłem, ta cena już nie będzie nigdy taka. Ja widziałam te wszystkie jakieś kursy giełdowe, takie... Różnych ludzi, które są, po, nie wiem 3, 5, 7 tysięcy złotych, nie mam pojęcia, dlaczego one takie są. Mój w tym momencie kosztuje 337 złotych. Normalna cena 497, która będzie po zakończeniu tej promocji. Jak mówię, może jeszcze w przyszłości będą jakieś obniżki, ale na pewno już nie taka. Tak ta cena 337 złotych za ten kurs nie będzie już. Nigdy. Także myślę, że warto, warto zobaczyć. Warto zobaczyć tę stronę, którą macie właśnie w, i w opisie filmu, i w komentarzu. Bo tam jest też dostęp do jednego odcinka, który jest no zupełnie, zupełnie za, za darmo. Więc w moim odczuciu absolutnie, absolutnie warto. Zresztą, jeżeli ktoś słucha moich filmów, to wie mniej więcej jakie ja mam spojrzenie na giełdę i dla mnie ta psychologia giełdy jest zdecydowanie bardzo, bardzo ważnym elementem, zresztą też często robię jakieś różnego rodzaju filmy o psychologii giełdy, a tu mamy tak wszystko skondensowane w te 8,5 godziny, bo około tyle trwa właśnie ten kurs, no plus jeszcze te 20, czy tam 30 minut takiej dodatkowego filmu z dodatkową z omówieniem tych dwóch checklist, które dostajesz na końcu, czyli masz konkretny materiał, konkretne checklisty, konkretnie dziennik inwestora, więc w moim odczuciu absolutnie Absolutnie warto, warto zobaczyć właśnie też tę stronę z, z ofertą. A my, już, a my już przechodzimy właśnie do tych do pytań i odpowiedzi. Jeszcze widzę tutaj odnośnie kursu, a co na Black Friday. Na Black Friday nie będzie takiej żadnej promocji, jeżeli chodzi właśnie, jeżeli chodzi właśnie o o ten kurs, absolutnie, także do 15 on jest w, obniżone, w obniżonej cenie później już nie będzie możliwości nabycia tego kursu w obniżonej w obniżonej cenie więc myślę, że absolutnie, absolutnie warto no to patrzymy, jedziemy komentarze, tylko jeszcze łyknę trochę wody, bo trochę mi zaschło w gardle, już rozmawiamy tu godzinę jest, widzę, 105 osób, także bardzo, bardzo dziękuję. Jakieś tam, nie wiem, łapki w górę, czy takie te rzeczy tam trzeba robić, te suby, tam dzwoneczki, nie wiem, ja się na tym za bardzo, za bardzo nie znam, ale Wy wiecie pewnie tam, co, co tam trzeba kliknąć, że wiecie, żeby się materiał rozniósł. Tutaj widzę Premek, pisał: Witam pana inwestora i szanowno grono oglądających. No no, witam, witam. Odnośnie CCC, widzę, to jeszcze Rafał pisał, że ryzyko, no rzeczywiście, to to, o czym mówiłem, zadłużenie tam jest zdecydowanie ogromne. Y Mogę prosić o komentarz do dzisiejszych wyników Arctic Paper. Nie widziałem tych wyników jeszcze. O nich widziałem około 18 opublikowali. Ale z tego co kojarzę, to tam było wcześniej, tam były wcześniej szacunki Arctic Paper, czy, czy się mylę. Ale wydaje mi się, że Arctic wcześniej dawał te dawał szacunki. Zobaczmy. Raport okresowy. Zysk i przychody na poziomie konsensusu, a Arctic nie dawał szacunków? To mi się chyba coś musiało pokliczkać. Publikacja przez spółkę zależną, czyli Rotneros. Nie, a oni mówili chyba, że w drugim półroczu liczą na podobne wyniki, co w drugim półroczu, z tego co, z tego co pamiętam. Tak, tak mi się wydawało. O, prezes RT Paper spodziewa się w tym roku rekordowych wyników grupy. No, powiem wam, że ja już po pierwszym kwartale o tym wiedziałem, że tak, że tak będzie. W sensie to już było, to już było wiadome po, po pierwszym czy po drugim kwartale, kiedy oni tak wystrzelili w drugim kwartale, czyli po drugim kwartale. Tutaj patrząc, wyniki 220 milionów złotych zysku, przychody 1,4 miliarda. No, czyli rzeczywiście, bardzo podobnie, jak w tym drugim kwartale. Arctic Paper się w tym momencie nie, nie zatrzymuje. No, oczywiście, tutaj mieli problem ze względu na ze względu na ten podatek zasina, który tam ich mocno, mocno pociągnął w dół przez, przez krótki, krótki czas. Dzisiaj widzę minus 9%, a te wyniki one przyszły. Po, po, po sesji, czyli mieliśmy po prostu jakiś taką sprzedaż, ktoś pewnie kupił wcześniej pod wyniki i teraz stwierdził, że, że lepiej to sprzedać. No, w moim odczuciu, biorąc pod uwagę spółkę, zauważmy w ostatnich dniach jest lekki, lekka korekta, ale czy to jest jakaś taka stała, stała korekta, to znaczy czy, czy to jest zmiana trendu? Absolutnie tak nie, tak nie sądzę. No, zauważmy, to jest wciąż spółka wyceniona na 1,4 miliarda, która zarobiła właśnie 250 milionów w drugim kwartale i ponad 200 milionów w trzecim, także specjalnych zagrożeń absolutnie nie widzę, ale ja jeszcze raz powtórzę, ja nie widziałam tego raportu jeszcze, także nie wiem, czy tam nie były na przykład jakichś zdarzeń jednorazowych coś, ale podejrzewam, że podejrzewam, że absolutnie tam czegoś takiego, czegoś takiego nie, nie było, więc, więc tutaj patrząc na Arctic Paper, absolutnie żadnych problemów w tym momencie, w tym momencie nie, nie widzę. Cześć Konrad, czy Twoim zdaniem na Mirbudzie to już zmiana trendu, czy tylko chwilowe odbicie? No w piątek Mirbud tam poszedł do góry strasznie mocno, na 3,40 chyba i y, ostatnio y, dzisiaj utrzymał się, tam chyba znowu był jakiś wzrost z tego, co widziałem. Y, przyznam, nie wiem do końca pod co te wzrosty, może pod te informacje tam, że, że chcemy się ugiąć o odnośnie KPO, no bo KPO to jednak jest, y, so, są spore pieniądze też między innymi na drogi, chociaż bardziej tutaj na kolej, ale na drogi na drogi też, z prezesem Mirbudu był wywiad i ja polecam każdemu, kto ma spółkę Mirbud u siebie, myśli o spółce Mirbud, obejrzeć ten wywiad na kanale Parkiet. Jak wpiszecie sobie Jerzy Mirgos Parkiet, to, to, to wam wyskoczy. Jerzy Mirgos to jest prezes, założyciel Mirbudu. I on tam mówił o tym, że w tym momencie rzeczywiście no, przychodzi to spowolnienie, ale... Oni są na wygranej pozycji ze względu na to, że mają bardzo duży backlog, duży portfel zamówień. I w tym momencie oni nie muszą szukać nowych jakichś kontraktów do, po to, żeby tworzyć ten portfel zamówień, tylko on właśnie powiedział o tym, że oni. Oni tutaj, no jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o Mirbut, no to oni tylko szukają kontraktów po to, żeby uzupełnić ten portfel zamówień, a to jest już, wiecie, no zupełnie inna, zupełnie inna sytuacja, kiedy my musimy tylko uzupełnić ten portfel, ten portfel zamówień, więc to jest dla nich informacja naprawdę taka bardzo no bardzo można powiedzieć pozytywna, biorąc pod uwagę to, że oni się przygotowali rzeczywiście do tego do tego, co się w tym momencie, co się w tym momencie odbywa. Więc biorąc pod uwagę ich tą działalność budowlaną, montażową, zagrożeń żadnych, żadnych nie ma. Pytanie, co z deweloperem, tak? No bo jeżeli chodzi o spółkę spółkę, no grupę kapitałową Mirbud, to też jest JHM Development. Deweloperzy w tym momencie będzie ciężej. W 23 roku. No może tutaj ja wcześniej myślałem, że ten pierwszy kwartał 23 będzie jeszcze dobry ze względu na dobrą sprzedaż w 2021, ale może to będzie drugi kwartał, może, może w trzecim kwartale dopiero zobaczymy te słabsze wyniki dla mnie. 23 rok to są słabsze wyniki wszystkich deweloperów JHM Development, JHM Development też. Więc tutaj absolutnie uważam, że ta spółka jakoś nie, nie będzie pominięta, biorąc pod uwagę słabszą, słabszą sprzedaż, ale warto też zauważyć, że oni dużo w tym momencie, dużo mieszkań kończą. Oni w tym czwartym kwartale i w pierwszym kwartale będą mieli dużo przekazań. Także podejrzewam, że czwarty kwartał i pierwszy 23 dla JHM Development też będzie dobry. A pamiętajmy o tym, że deweloperka to są jednak wyższe, wyższe marże. Więc tutaj no, przyznam, że nie chcę powiedzieć, że sytuacja Mirbudu jest bardzo dobra, no bo jednak ta budowlanka ma pewne swoje, swoje problemy w tym momencie. Aczkolwiek, no, tutaj muszę, muszę przyznać, że jeżeli miałbym myśleć o jakichś właśnie spółkach z branży budowlanej, no to myślałbym o tych bardzo, o tych bardzo dużych czyli Mirbud Budimex to są spółki, które no, którym łatwiej po prostu będzie, będzie to wszystko przetrwać to co się w tym momencie to co się w tym momencie dzieje. Więc no, z tej perspektywy patrzę pozytywnie pozytywnie właśnie na, na spółki typu typu Mirbud Budimex, ale nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś że to jest jakaś jakaś tutaj Dobry czas właśnie dla tych, dla, tych, dla tych spółek. Jak mówię, podejrzewam, że mogą rosnąć właśnie pod, właśnie pod tę informację o, o KPO. Czy coś innego tutaj było? No nie wiem. Przyznam, że, że nie mam żadnego pojęcia, czy dlaczego akurat w tym momencie, akurat, akurat ta spółka tak, tak urosła. Idziemy, idziemy dalej po tych komentarzach. Each z odzieżówki, może lepsze, co myślisz? Ezotyk Henderson to było Each, tak? Z tego co pamiętam, chyba, chyba tak. Zresztą możemy sobie to zobaczyć. Each. Tam, z tego co pamiętam, były takie pewne, pewne problemy odnośnie tego, że był wywiad, w którym jeden z jakichś dyrektorów się wypowiadał i jeżeli chodzi właśnie o ten, właśnie o ten, o ten wywiad, no to on raczej tak powiedział, że będzie ciężko, że tutaj jakiegoś takiego mocnego rozwoju nie ma i raczej nie będzie większego rozwoju. Później ten wywiad był dementowany, ale, znaczy przez, przez prezesów, ale jakoś ostatecznie, ostatecznie taki negatywny wydźwięk został. No, Rzeczywiście można powiedzieć, że problemem Ezoty Kenderson jest to, że oni się wolno rozwijają, to znaczy to znaczy, jeżeli chodzi o tę liczbę nowych sklepów, możemy sobie zobaczyć, możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało chociażby za drugi kwartał jak zaraz znajdziemy jakiś raport półroczny, raport półroczny Zotric Henderson, sprawozdanie zarządu, tam na pewno będzie informacja o nowych sklepach. O, proszę, jaka ładna pani. I tutaj, jeżeli chodzi o to tak, nowe sklepy, w ten sposób to znajdziemy? Chyba, chyba nie. No tutaj musiałbym dokładnie przerobić ten raport, by zobaczyć, ile oni tych sklepów otworzyli. A może sklep? Salony stacjonarne Ezotic 67, sklepy firmowe 243, sklepy yy, franczyza. Ale czy mamy gdzieś informację o tym? ile oni otwierają tak kwartalnie, bo z tego co pamiętam, oni tam mieli właśnie, właśnie bardzo małą liczbę otwarć nowych sklepów, no, a też nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o Exotic Anderson, y Bielizna, która nie jest najtańsza, nie należy do najtańszych, przynajmniej, jeżeli chodzi o te ich sklepy ezotik. Więc ja tutaj no nie patrzyłbym na nich jakoś tak bardzo pozytywnie, właśnie myśląc o obecnych, obecnych czasach. Zresztą patrząc na ich finanse, jak to wygląda tej kwartalnie, możemy sobie zobaczyć, że przychody cały czas na fajnym poziomie, no ale te zyski, zyski, no tak widzimy mniej więcej 2-2,5 miliona złotych, złotych kwartalnie, i nic się tutaj nie rusza, i nie widzę jakiejś takiej możliwości, żeby coś się tutaj ruszyło. Oczywiście, gdybyśmy mieli znowu jakieś obostrzenia, no to jest dla nich tragedia, znaczy zła informacja, tak? Oczywiście oni sprzedają dużo przez internet, więc, więc no to nie jest tak, że oni będą jakoś zagrożeni upadłością, absolutnie nie, no ale to by jednak była zła, zła informacja, chociaż tego nie, nie przewidujemy. No aczkolwiek, czy mamy tutaj, jakiś taki potencjał do wzrostów, ja przynajmniej osobiście nie widzę, chyba, że jakaś ostatnia informacja, raport, raport nabycie, przychody, o, przychody we wrześniu możemy sobie zobaczyć, wstępna informacja o przychodach we wrześniu, przychody od stycznia do września 179 milionów, wyższe o 17%, no tutaj też pamiętajmy o tym, że ten efekt inflacji wchodzi, Przychody ze sprzedaży internetowej we wrześniu 41% wzrostu rok do roku. Od stycznia do września ze sprzedaży były niższe o 7%, więc coś tutaj się zaczyna dziać, szacunkowa marża brutto wyniosła 51%, była niższa o około 12 punktów procentowych w porównaniu do marży z września 21, czyli to, czego się, czego się spodziewałem, no problem tutaj może być z marżą. Przyznam, że nie wiem, skąd taki wystrzał tej sprzedaży w sklepie internetowym. Może coś tutaj się pozytywnego zaczyna, zaczyna dziać, no ale jednak, ale jednak tutaj jeżeli chodzi właśnie o spółkę Ezotic Henderson, ja bym uważał właśnie na uważał właśnie na, na te marże no, i, i ten, ten rozwój, który nie jest jakoś taki bardzo dynamiczny. Michał Białecki. Pozdrowienia z pracy. Bałem się, że będę się nudził, ale widzę, że nie. W pracy trzeba ciężko pracować. Tak jak nie wiem, na przykład jak ci ludzie w spółkach Skarbu Państwa Tutaj patrzę, dalsze, dalsze komentarze, tutaj odnośnie Global Connect widzę były, odnośnie Global Connect. Hej, co sądzisz o potencjalnym wzroście Azbisa? No, Azbis to rzeczywiście te wyniki pokazał bardzo dobre. Prognozy też widzimy naprawdę bardzo, bardzo dobre. Przyznam, że mnie osobiście to, to jest chyba spółka, która mnie najbardziej zaskoczyła tak pozytywnie, biorąc pod uwagę całą giełdę, bo ja jednak uważałem, że oni bardzo długo będą się zbierali z tego, z tego słabszego wolumenu ze względu na na agresję Rosji na Ukrainę, no ale część swojej, część swojej dystrybucji, tak? część swoich wyników finansowych przerzucili na rynek kazachski. No tutaj jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi właśnie o spółkę, tam mają bardzo duże wzrosty, przyznam, że ja jestem osobiście bardzo pozytywnie zaskoczony, no i nie widzę jakichś takich specjalnych zagrożeń w spółce Asbis. Ostatnio i dobre wyniki miesięczne, bo nie miesięczne pokazują wyniki, i dobre wyniki oczywiście kwartalne, i podwyższenie prognoz odnośnie zysku netto. No i też myślimy tutaj oczywiście o, o dywidendzie. Potencjalnym takim czynnikiem zagrożenia, może tak bym to nazwał, jest to, że z tego co wiem, premiera iPhone'a miała miejsce wcześniej, to też pewnie wpływa na ich, na ich wyniki, więc pytanie, czy porównywanie września do września poprzedniego roku miało sens, bo tutaj teraz ta premiera była, była wcześniejsza. No też, jeżeli chodzi o kryptowaluty, pamiętajmy o tym, że jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z tym, że jest mniej kopaczy kryptowalut, no to też może już te ceny kart graficznych nie będą takie absolutnie z kosmosu, więc to mogą być takie negatywne potencjalne czynniki, ale one już są od pewnego czasu, mówię o na przykład właśnie kryptowalutach, a w tym momencie nie widzimy jakichś problemów, jeżeli chodzi o Azbis, także większych problemów tutaj w przypadku Azbisu nie nie widzę. Hmm. Tomek pisze, czy GPW będzie nadal wypłacać rosnące dywidendy bez obliga na towarowej giełdzie energii? Zyski zapewne im spadną mocno. Nie wiem, czy zyski im spadną mocno. Pamiętajmy o tym, że towarowa giełda energii to nie jest tylko energia, tak? to, to, to są też inne tutaj jakieś białe certyfikaty, tego typu rzeczy. Także zniesienie obliga giełdowego. Po pierwsze, nie oznacza, że handel energią nie będzie się odbywał przez giełdę. On może, teraz nie musi po prostu, tak? Wcześniej musiał, teraz może. Więc to jest oczywiście informacja negatywna dla, dla GPW tam około 30-40% przychodów to był właśnie właśnie rynek towarowy, ale jak mówię, ten taki szeroki rynek towarowy, tak gdzie energia to jest tylko jedna ze składowych. Także ja nie spodziewam się, żeby zyski i czy przychody mocno im spadły, rzeczywiście prawdopodobnie spadną i przyznam, że jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o GPW, ja w tym momencie już tak pozytywnie bardzo na nich nie patrzę. No bo tutaj, jeżeli myślimy właśnie o tym, tej polityce dywidendowej, która jest fajna, 10, 10 groszy więcej rok do roku, minimum 10 groszy więcej rok do roku, no bo mogą zapłacić jeszcze więcej, no to y, oni też już powolutku, tak bardzo powolutku się zbliżali do tej ściany, więc no ja podejrzewam, że możliwe, że ona zostanie zachowana, ale z tym, że to będzie już 10 groszy, a nie y, a nie powyżej 10 groszy, jak to było ostatnio. I, no i możliwe, że jeszcze 2-3-4 lata będą w stanie tak robić, ale później, jeżeli nic się nie zmieni, no to niestety, ale będzie pewien problem. No, zniesienie obligo, obliga giełdowego na energię jest oczywiście dla nich negatywne, aczkolwiek w moim odczuciu to nie jest taki absolutny game changer, jak niektórzy niektórzy myślą. Tutaj patrzę, były już wyniki PZU, bo nie jestem na bieżąco, kiedy miały być, a jak nie, to co sądzisz o PZU będzie rosło, czy jeszcze jest szansa na spadki. Przyznam, że też nie wiem, czy byłyby wyniki PZU, ale chyba nie. Chociaż. Oni oczywiście są pod. Oni oczywiście są pod presją tego, że tego, że. Mamy do czynienia z wakacjami kredytowymi, więc PKO i ali rozpadną, na no co za tym idzie, znaczy tam od, zrobią odpisy, a co za tym idzie, czy, czy w PZU też czegoś takiego czegoś takiego mocnego, mocnego tutaj nie będzie. Ja się obawiam troszeczkę innej rzeczy, że. Będzie spółka w tym najbliższym roku mocniej wykorzystywana pod politykę, pod właśnie to, że jednak jest rok wyborczy, to o czym mówiłem wcześniej. Ja, w tym momencie, właśnie bardzo mocno uważałbym na wszystkie spółki Skarbu Państwa. No, zobaczmy, wychodzi, tak naprawdę jest wszystko OK, wychodzi premier, gada jakąś, powie jakąś głupotę i nagle Orlen spada o 5-6%. No. Jakby, czy, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście, rzeczywiście wytrzymać takie wahania? Także ze spółkami ogólnie skarbu Państwa, ja bym w tym momencie uważał, zwłaszcza, że mamy rok wyborczy, więc no, trzeba skądś pieniążki na, na, na tutaj kupno głosów wziąć. I to nie, nie chcę mówić, że to jest jakaś domena obecnej władzy, tylko podejrzewam, że każda władza robiłaby dokładnie to, dokładnie to samo. Więc tutaj no, biorąc pod uwagę. Biorąc pod uwagę PZU, tego bym się tutaj obawiał. Zauważmy, że oni fajnie sobie nadrabiają, bo oni spadli do 22 chyba z tego co pamiętam, a już są w okolicach 28, ale ja się obawiam, że oni jednak nie, nie przebiją tych 28, bo tam pamiętam, oni wcześniej bujali się między 28 a 32, mniej więcej w takim, w takim przedziale i boję się, że jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o PZU. No to od tych 28 mogą się jednak, jednak odbić i być poniżej tych 28, czyli nie zdziwię się, jeżeli ten rajd się rzeczywiście skończył, ale bardziej od PZU odstrasza mnie to, że to jest spółka skarbu państwa, a mamy do czynienia z rokiem, z rokiem wyborczym. No nie ukrywajmy, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chodzi o rok wyborczy, no to władza będzie wykorzystywała wszystkie możliwe chwyty. Zresztą to widzimy na spółkach energetycznych, na spółkach typu Orlen. co tutaj dalej mamy czy planujesz przeniesienie grupy pro z facebooka na telegrama nie wiem, nie mam zielonego, zielonego pojęcia, nie wiem czy wszyscy ogarnęliby telegrama, w sensie ja na przykład nie mam telegrama, więc nigdy nie nie patrzyłem. Też miałem propozycję, czy na przykład na Discorda tego nie przenieść. Ja przyznam, że ja nie jestem w ogóle komputerowy. Dla mnie komputery to jest czarna magia, że tam są jakieś kabelki w środku, jak dobrze te kabelki są podłączone, to nagle jest obraz. Dla mnie to jest absolutna czarna magia. Facebook jest dla mnie po prostu Facebook jest dla mnie prostym narzędziem, Wiem, że wiele osób właśnie mówi o tym, że nie mają Facebooka i nie chcą zakładać, i to jest taki, taki minus. Więc no, może na coś się będę przynosił, ale musiałbym najpierw poznać daną, daną platformę, i czy to będzie Telegram, czy Discord. Nie wiem, nie wiem w ogóle, czy będzie coś takiego jak przeniesienie, właśnie. Coś podobnego ma FX Mac, Już teraz nie wiem, odnośnie czego to dokładnie pisałeś. Czy planujesz inwestycje poza GPW, akcje amerykańskie, krypto, etc.? -et -et jeżeli chodzi o inne akcje, to tak, to znaczy ja nie mam pieniędzy tylko na GPW, z tym, że najlepiej czuję się na, na, na rynku polskim, więc o nim opowiadam na, na swoim kanale i też na, na grupie. Kiedyś miałem etf na SP500, teraz już nie mam, mam pojedyncze spółki, ja jednak wolę wybierać właśnie pojedyncze spółki, tak jak robię to na giełdzie, na giełdzie polskiej, tak, i jeżeli chodzi o moje inwestycje, to Polska, ale też Stany i Amsterdam. Kiedyś był ten Anglia, ale, ale później tam po Brexicie przeniosłem się bardziej na, na Amsterdam. Dalej idziemy. Bank Handlowy zmienia politykę wynagrodzeń, chce wdrożyć program na wybywa, nabywania akcji własnych. Czy to może znacząco wpłynąć na kurs akcji? Przyznam, że nie widziałem tego, tej informacji. Czy na kurs akcji, na kurs akcji banku handlowego, BHW, banku handlowego bardziej będzie, będzie wpływało to, co się ogólnie dzieje na bankach, bo zauważmy, że WIK banki, banki ostatnio rośnie. Dajmy sobie ostatni miesiąc, mocne wzrosty niezachwiane w ich banki, i tak samo wszystkie banki właśnie BHW. Zauważmy na przykład ostatni miesiąc też. Także ja tutaj bardziej bym patrzył ogólnie na sytuację na bankach. Banki rosną, przyznam, że nie wiem, jaki jest dokładny powód. To znaczy, tam były rzeczywiście jakieś informacje od CUE które są pozytywne, bardziej pozytywne dla banków niż to, co było do tej pory. Chyba tutaj 12 z tego, co kojarzę, były i od tego momentu banki zaczęły rosnąć, ale zauważmy, że zaczęły rosnąć wszystkie banki, bo na przykład bank handlowy z, z kredytami frankowymi zbyt dużo wspólnego nie ma. Ja osobiście uważam, że bank handlowy na pewno jest ciekawy. Tutaj jeżeli chodzi o to, co tutaj pisałeś, czyli jakieś zmiany Zmiany polityki. Zarząd zakłada, że na potrzeby wydawania akcji własnych skupi w okresie 3 lat nie więcej niż 850 tysięcy akcji, reprezentujących łącznie nie więcej niż 0,65 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, no czyli 850 tysięcy akcji po te 60 złotych, czyli 51 milionów mogą w ciągu 3 lat na to wydać, więc nie uważam, że to jest jakaś taka bardzo istotna informacja. Przypomnę, że tam oni zarobili 500 milionów w tym ostatnim kwartale, w drugim kwartale, więc ja tutaj spokojnie bym tego podchodził. O, tutaj Mariusz jeszcze pisze, że Arctic Paper opóźnił publikację i ludzie się przestraszyli, że jakieś trupy. No, może właśnie dlatego nie było, był taki, taki spadek na Arctic Paper. Jak mówię, żadnych takich problemów, problemów ja osobiście nie widziałem. Michał. Kokodrillo i Toja. Przyznam, że Kokodrillo się nie interesowałem ostatnio. Pamiętam, że oni w 20 roku robili, albo w 21, chyba w 20 robili odpisy na fikołki, bo oni mają oprócz sprzedaży artykułów dziecięcych, mają też takie sklepy, swoje nie sklepy, tylko place zabaw, galerie handlowych fikołki. I oni robili odpisy. Nie wiem, czy oni nie odwracali tych odpisów później, bo oni chyba zrobili odpisy na, na zero, w sensie, że jakby tego totalnie nie mieli. 17 zł, oni chyba od 2-3 lat w tak, po tak, takim samym kursie chodzą mniej więcej, no były wzrosty spadki, ja tutaj pamiętam właśnie z przez 3 lat czy tam 2 lat, że oni byli po tych 16 zł, więc y, urośli do 27, widzę 28 27 w tym momencie 17, czy coś tam się y, czy coś tam się zmienia, jeżeli chodzi o Krokodrillo i czy tam właśnie nie było jakichś odwróconych odpisów y, bo tutaj widzę, że tak, na pierwszy rzut oka, chyba nie ma. 22 miliony złotych. Strata z działalności zaniechanej jakaś. Nie wiem, co tutaj miało miejsce dokładnie. Jak sobie to na kwartały rozbijemy, to w tym drugim kwartale coś tutaj się wydarzyło. I koszty finansowe. O, koszty minus 6 milionów złotych, więc to też na pewno miało miało znaczenie takie pozytywne właśnie na wynik netto, bo zauważmy, ten zysk ze sprzedaży, ja patrzę często na ten zysk ze sprzedaży, no bo to jest taki zysk, który można powiedzieć w pewnym sensie jest oczyszczony z niektórych zdarzeń jednorazowych, no i ten zysk ze sprzedaży jest, no, powiedziałbym, taki średni, to znaczy nie ma tutaj żadnych, żadnych jakichś takich bardzo pozytywnych informacji z pierwszym kwartale, coś się tutaj wydarzyło niedobrego, jeżeli chodzi o spółkę, możemy tak na szybko zobaczyć, co tutaj się dzieje Ogólnie, ogólnie w spółce Kokodrillo zwiększył kwotę odpisu aktualizującego wartość należności od spółki rosyjskiej w kwocie 3 milionów złotych. Kwota odpisu to 1,8 miliona, miliona złotych, więc to ma wpływ na jej, będzie miało wpływ na jej wyniki finansowe, więc na to warto zwrócić uwagę. Tutaj patrzę, co dokładnie się co dokładnie się dzieje? Przyznam, że dosyć ciężko jest jednocześnie mówić i czytać. To jest taka dosyć dosyć specyficzna umiejętność. Ja przyznam, że jej jeszcze jakoś tak strasznie mocno nie opanowałem taj raport półroczny. Może może coś tutaj się jeszcze coś się zobaczy. Widzę, że tej odpisy obciążą wyniki Cocodrillo, odpisy wartości należności i udział w spółce zależnej DPM, w której posiada 75% udziałów. Łączna wartość odpisów wynosi około 16,2 miliona złotych. No więc dlatego też warto właśnie patrzeć na ten na ten zysk ze sprzedaży, no bo tam w tym właśnie w, w ten właśnie zysk jest jakby taki bardziej oczyszczony, no i patrz, popatrzmy, że tutaj biorąc pod uwagę właśnie, gdyby nie te wszystkie odpisy, no to jednak, jednak ten zysk ze sprzedaży jest na dobrym poziomie, no tak to trzeba, tak to trzeba określić, spółka kapitalizacja 100 milionów 100 milionów złotych, więc też spółka tania, ona była kiedyś chyba dywidendowa teraz, a dalej ona jest dywidendowa z 75 groszy no jak te odpisy się skończą no to myślę, że, że spółka ciekawa, no ale te odpisy jak mówiłem tutaj jeszcze, jeszcze w tym trzecim kwartale pewnie będą no specjalnych zagrożeń osobiście nie widzę, no bo Cocodrillo jednak spółka, której no jest zapotrzebowanie, tak? Jeżeli chodzi właśnie o jej, o jej produkty, więc tutaj nie widzę jakiejś specjalnej, specjalnego, specjalnego zagrożenia, jeżeli chodzi o Cocodrillo, a to ja, to ja chyba też dzisiaj raport pokazała z tego, co kojarzę. Tak. Nie widziałem tego raportu. Hmm. Jeżeli chodzi o spółkę, to ja ciekawe, czy tam będzie dywidenda. Kiedyś tam była co dwa lata dywidenda, później się tam zarząd pokłócił ten gość, który chciał wypłaty wysokiej dywidendy on odpuścił i jest ten drugi gość, który chce wypłaty niskiej dywidendy, tak w największym skrócie streściłem Wam co się działo przez trzy ostatnie lata w spółce, w spółce Toya, no w każdym razie oczywiście pytanie co będzie dalej z zapotrzebowaniem na produkty Toya, bo Toya to są to głównie marka Yato, takie narzędzia, które są tej takiej trochę niższej jakości no i teraz pytanie, czy nie będzie jakiegoś zastoju właśnie w budowlance, bo jeżeli tak, no to na to i też to się jakoś negatywnie, negatywnie tutaj odbije. Zobacz, zobaczmy, co tutaj, to powyłączam wszystko, żeby nam się nie pokickało wszystko i to ja raport półroczny, tak na szybko możemy zobaczyć, co tutaj się... Co tutaj się działo? To jest raport półroczny to jest za trzeci kwartał to i i i trzy kwartały narastająco. Mamy gdzieś za jeden kwartał tylko Śro... śródroczne jednostkowe. To nie. Pozostałe informacje to to nam może coś powiedzieć. Ale tutaj widzę, że chyba nie będzie informacji. Okres 3 miesięcy mamy. Mamy to. 170, 180 milionów przychodów. Jeszcze raz powtarzam, tutaj pamiętajmy, że wysoka inflacja sprzyja wysokim przychodom, więc tutaj przychody są na, no myślę, że dobrym poziomie. Dalej mamy do czynienia z zyskiem brutto ze sprzedaży 57 milionów, prawie 58 milionów złotych. Więc tutaj, patrząc na to je, zysk brutto ze sprzedaży i zysk netto 13 milionów, 13,7 miliona. Zauważmy, jak to było wcześniej z tym zyskiem netto 17,20. No mamy lekki spadek w stosunku do tego, co było ostatnio. Zauważmy, ostatni zysk netto na takim poziomie. No, 2019 rok, 2019-2020, także to 13,7. Aha, tu jeszcze mamy sekundkę, bo tu jeszcze mamy inne całkowite dochody. To ja chyba tutaj źle powiedziałem. Tutaj zobaczmy, jak to wyglądało w trzecim kwartale. 18 milionów, a nie, 18 milionów, dobrze, no to będzie 13,7 miliona złotych tego zysku netto. Co tutaj nabiło jakieś zmiany? Bo zobaczmy, zysk brutto ze sprzedaży bardzo podobne koszty sprzedaży mocniejsze w teraz no czyli to czego mogliśmy się spodziewać koszty sprzedaży wyższe o kilka milionów złotych i widzę że to chyba Nabiło, zysk na działalności operacyjnej powiedziałbym porównywalny, koszty finansowe im wzrosły, no więc wzrosły im koszty, które prawdopodobnie w przyszłych kwartałach dalej będą na wysokim poziomie. Koszty finansowe ze względu oczywiście na rosnące stopy procentowe będą wyższe i no, koszt, ze, koszt sprzedaży też pewnie będzie wciąż, wciąż wysoki. Także tak patrząc na bardzo szybko, ja przypomnę, to ja patrzę na tylko liczby, a oczywiście biorąc pod uwagę raport finansowy, my powinniśmy patrzeć na część opisową w dużej mierze, patrząc tak na szybko, nie jest jak. Jakoś, nie jest jakoś bardzo bardzo źle, aczkolwiek nie ma dla mnie jakiegoś takiego drivera do wzrostu, bo my mamy trochę niższy zysk netto ze względu na rosnące koszty i to tak mocno, mocno rosnące koszty więc no tutaj to można powiedzieć, że jest taki pewien, pewien minus. Arctic Paper. Anna Pachura. Hej, Konrad, widziałem, że benefit wzrósł według Ciebie trend się utrzyma, czy lepiej sprzedawać, co byś doradził pod wynik na koniec roku. Jeżeli chodzi o moje live'y, to pewne są takie rzeczy, że zawsze będę coś mówił. Zawsze będę mówił o spórka, spółkach i zawsze a Anka zapyta o benefit. Za każdym razem jest to, to pytanie. No, przyznam, że ja benefitu nie, nie śledzę tak na, na co dzień. Odbicie, mówiłaś o tym, że jest jakieś odbicie. Rzeczywiście jest, ale chyba jeżeli chodzi o cały WIG, jak sobie zobaczymy, dajmy cały nasz WIG, wspaniały. Ostatni miesiąc, no to mamy takie odbicie na samym WIGu. Jeżeli chodzi o benefit, on nie, nie idzie jakoś inaczej. To bardziej nie patrzyłbym na to, że coś tam się wydarzyło, bo chyba tam nic, niczego nie było. Chociaż widzę, że w środę będzie raport za trzeci kwartał, więc to może pewnie być. Pewnie być takim, takim game changerem, aczkolwiek chyba nie wiem, czy oni nie dają wyników wstępnych wcześniej. Hmm kwartalna liczba aktywnych kart, a przychody, zyski, zyski, nie, nie dawali tego. No w każdym razie wydaje mi się, że te wzrosty benefitu są po prostu wynikiem tego, że mamy wzrosty ogólnie na polskiej giełdzie. Nie, nie dopatrzyłem się tam jakichś informacji takie stricte z benefitu, aczkolwiek jak mówię, spółki za bardzo nie, nie śledzę. No ten drugi kwartał był dobry. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Z tego, co kojarzę, tam nie było żadnych zdarzeń jednorazowych, więc to po prostu był taki dobry, dobry wynik. Trzeci kwartał, no, podejrzewam, że też będzie dobry, no, bo tutaj nic się za bardzo, nic się za bardzo nie zmieniło, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę. Więc tutaj z tej perspektywy ja nie widzę jakichś takich mocnych, nie, powi nie, nie powinno dla mnie przynajmniej być jakichś takich mocnych zmian między drugim a trzecim kwartałem. Patrzę tylko, czy na przestrzeni lat, między drugi, trzeci kwartał były porównywalne, więc podejrzewam, że też będzie tutaj porównywalny i porównywalnie, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o benefit system, więc tutaj bardziej ten wzrost bym patrzył na to, że, że jest to wzrost właśnie pod to, że po prostu cały WIG idzie, idzie w górę. Sławek Marwipol, Marwipol Development to jest tak? Marwipol On ma ViPol, najmy tak. ViPol Development mamy. No i ja ogólnie nie jestem, nie jestem fanem developerów w tym momencie. Podejrzewam, że ci mniejsi deweloperzy, tak jak na przykład Marvipol, bardziej będą właśnie szli trochę jak WIK nieruchomości, możemy sobie włączyć WIK nieruchomości. Czyli jeżeli tam będzie lepiej, to tutaj też, też może, może być lepiej. Zresztą też widzimy, że <laughs> ostatnio były jakieś lekkie wzrosty na tym WIK nieruchomości, aczkolwiek bardzo bardzo lekkie, no bo patrząc z dłuższej perspektywy, jednak mamy wciąż tę ten tendencję, tendencję spadkową, oczywiście ze względu na to, co się dzieje na rynku kredytów. Ja nie jestem w tym momencie fanem tak naprawdę żadnego dewelopera. Wiem, że niektórzy tam mają te wyceny no wprost, Wprost śmieszne i zresztą mówiłem o tym, że chociażby hand Development on może utrzymać dobrą sprzedaż w czwartym i w pierwszym kwartale, ale inwestorzy pamiętajmy, no, wyceniają tę przyszłość i ta przyszłość po prostu dla deweloperów w tym momencie nie jest, nie jest najlepsza. Także ja no, nie jestem za żadnym tak naprawdę żadnym tak naprawdę deweloperem tutaj w, w tym momencie, no po prostu ze względu na obecną sytuację, jaka jest na rynku, na rynku kredytu, więc tutaj czy to będzie Dom Development, czy to będzie Marvipol, czy to będzie cokolwiek innego, no to raczej, raczej ja bym tutaj nie, nie patrzył na to z takiej perspektywy pozytywnej, no bo jak mówię, giełda raczej wycenia, wycenia przyszłość. Idziemy dalej, tylko jeszcze łyknę picia. I zaraz kończymy, bo tutaj półtora godziny już gadamy. Więc właściwie to ja gadam. O, takie ciekawe pytanie. Czy masz dylematy moralne inwestować w określone sektory produkcji broni, papierosy? Mam dylemat z Philip Morris, płacą 8%, ale tę historię z rakiem płuc mam z Przyznam, że spółki nie mam, ale odnośnie właśnie takiej, nie wiem, moralności na giełdzie. W moim odczuciu, oczywiście, jest coś takiego, i ja absolutnie w tym momencie na przykład nie inwestuję w żadne, zresztą nigdy nie inwestowałem w żadne spółki rosyjskie, ale teraz tym bardziej nie inwestowałbym, tylko że podejrzewam, że u każdego to jest indywidualna sprawa. Bo na przykład ja uważam osobiście, że CPK raczej nie powstanie. Jest głupie, w sensie nie ma to większego sensu ekonomicznego, ale te pierwsze przetargi jakieś powstaną. Jakieś tam pierwsze kontrakty mogą być realizowane. Dlatego myślę o tym, żeby zainwestować na przykład w spółki właśnie pod CPK. Nie, niektóre spółki, oczywiście pod CPK. I coś wydaje mi się głupie, ale wydaje mi się, wydaje mi się zyskowne. No tutaj z, dru z drugiej strony, właśnie jak mówiłem, na rynek rosyjski na przykład w tym momencie w tym momencie nie ruszam. I tę moralność w moim odczuciu każdy ma ustawioną jakby u siebie, to znaczy każdy ma ją ustawioną w innym miejscu. Mówisz tutaj o produkcji broni albo papierosy i no właśnie, na przykład z mojej perspektywy produkcja broni w moim odczuciu nie jest niczym złym. Produkcja broni, sprzedaż broni yy, i tutaj ja nie jestem zwolennikiem takiego powiedzenia, że broń zabija, tylko ktoś zabija tą bronią, tak? Tak naprawdę no, wszystkim można zabić, tłuczkiem do mięsa można też zabić. No oczywiście tutaj trochę Trochę tak przesadzam aż, ale chcę, żeby właśnie każdy zrozumiał, o co, mi, o co mi tutaj chodzi. Broń może służyć złym celom, ale też dobrym celom. Tutaj to bardziej człowiek decyduje, jakim celom służy ta, służy ta broń. Także na przykład z produkcją broni absolutnie nie miałbym żadnego problemu. Zresztą, teraz też jeżeli chodzi o spółki produkujące broń, czy ogólnie sprzęt wojskowy. No, jeżeli chociażby w tych obecnych wyborach w Ameryce Republikanie będą mieli większość, no to możliwe, że one są dobrą inwestycją, no bo jednak Republikanie raczej właśnie chcą bardziej zwiększać te, te pieniądze na, na obronność. Jeżeli chodzi o papierosy, kurczę, już nie pamiętam, który, ale chyba któryś prezes Malboro na no jakiś wywiad był z nim i Redaktor się go spytał, czy on pali, a ten, ten szef Malboro powiedział, że chyba redaktor oszalał, nie mam zamiaru brać tego świństwa do ust, czy coś, coś takiego, jakiś taki tekst pamiętam było, właśnie nie wiem czy to odnośnie Malboro, ale chyba Malboro. Więc tutaj widać, że no gość, mimo tego, że produkował to, że był szefem tej firmy, no to jednak on sam tego sam nie palił. Czy ja bym zainwestował w spółkę, która właśnie robi sprzedaje papierosy, czy produkuje papierosy? Przyznam, że ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie miałbym takich jakiś strasznie moralnych przeciwwskazań ze względu na to, że jednak tutaj każdemu dajemy wybór, to znaczy ja osobiście na przykład nie palę, bo ja tak wybrałem, wybrałem, że nie palę, więc tutaj jeżeli chodzi o na przykład różnicę między inwestowaniem w papierosy, gdzie każdy ma wybór i ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że ktoś ma gorsze środowisko, lepsze, także są różne sytuacje, ale tutaj mamy wybór, tak, a jeżeli mówimy na przykład o inwestycji w spółki rosyjskie, które no, w tym momencie zabijają Zabijają ludzi, to nie jest tak, że ci ludzie zabijani, wybierają tak, że o ja chcę być zabity, albo ja nie chcę być zabity, no to to jest jednak inna sytuacja. Także spółki rosyjskie na przykład nie inwestuje, spółki produkujące broń nie widzę tu żadnego problemu moralnego, jakby, żeby, żeby inwestować, w spółki produkujące, sprzedające papierosy, w moim odczuciu też. Bo ja jestem takim no, dosyć, mocnym, dosyć mocnym wolnościowcem. To znaczy, jeżeli dajemy komuś wybór, żeby coś brał albo czegoś nie brał, no to nie można mówić o tym, że, że, to, że, że mamy do czynienia z, jakimkolwiek, z jakąkolwiek formą przymusu. Więc jeżeli przymusu nie ma, no to ja nie widzę problemu, żeby w to, w to inwestować. Um. Premek tutaj pisze odnośnie jeszcze benefitu, że w przyszłym roku recesja zapuka ludziom w okna to z multisportów po przerzucą się na darmowe bieganie. No przyznam, zobaczymy. Ja nie jestem tak do końca yy, przekonany, czy rzeczywiście aż tak będzie. Zauważmy, że duża część jednak multisportów to jest w tych yy, yy, czasem w firmach jest dosyć duże dofinansowanie do tego multisportu, multi multisporta, więc to jest czasem tak, że mamy, nie wiem, złotówkę albo 30 złotych, a te korzyści z karty multisport, ja sam kiedyś, kiedyś miałem, no są dosyć duże, no bo jednak masz bardzo dużo obiektów, zwłaszcza w dużych miastach, więc ja tutaj nie sądzę, żeby, żeby rzeczywiście był jakiś taki duży duży problem. To chyba skończymy sobie, jeżeli chodzi o te. O, jeszcze tu mogę. Marek Kołodziej pisze. Boryszek i bowiem, wysokie stopie dywidendy za 21 czy na 22 może być podobne. No i ja nie jestem zwolennikiem stalówek ogólnie teraz, czyli spółek stalowych, także bowiem tutaj nie do końca jestem, jestem fanem, ze względu na to, że podejrzewam, że tutaj duża część inwestorów jest tak mocno. Może niespekulacyjnie, ale liczą na bardzo, bardzo mocne wyniki. Ja przypomnę, że tam też liczy się efekt FIFO. Cena stali spada, więc teraz ten efekt FIFO będzie działał w, w drugą stronę, o tak jak tak to, można, tak to można, można określić. Spółka Boryszew, przyznam, że się nie interesowałem. Chyba nigdy się nie interesowałem Boryszewem. No aczkolwiek pytanie, jak tam z cenami energii, no bo jednak Boryszew no to jest spółka, która jest energochłonna, więc pytanie, jak to jest, jeżeli chodzi właśnie o. Oceny energii no z tego co widzę plus 300%, jeżeli chodzi o zysk ostatnio. Tutaj patrzę czy są jakieś ostatnio nie było jakieś informacji. Możemy przeczytać tutaj, jak to jak to było, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe 146 milionów ostatnie 4 kwartały, a jak to było kwartał po kwartale. Tu widzimy tak, 84 miliony zysk ze sprzedaży, a zysk netto 80 milionów. Pozostałe przychody operacyjne, coś tutaj się wydarzyło, także no, na szybko nie chcę, nie chcę tak wchodzić, bo nie wiem, co tutaj się tak naprawdę tak naprawdę wydarzyło. Aczkolwiek ja bym się trochę obawiał, właśnie wysokich cen energii, ale jak mówię, nie interesowałem się spółką, więc, więc nie wiem, jak to, jak to u niej jest. Czy oni są w stanie to szybko przerzucić na klienta? Tutaj możemy jeszcze. Zobaczyć, co tutaj będzie, bo Ryszew spodziewa się, pogorszenia wyników w metalach. Spadek ma zrekompensować wzrost automotif. No pytanie, czy ten wzrost automotyw rzeczywiście rzeczywiście będzie, no bo ja tutaj nie jestem tak do końca przekonany. Idzie spowolnienie. Niektórzy mówią o technicznej recesji. To widać w sektorze budowlanym w segmencie metalowym wyniki będą niższe. Zrekompensuje to wzrost w segmencie automotive. No ja nie jestem to jak mówię, tak do końca, do końca przekonany. Odnośnie tego segmentu Automotive, aczkolwiek, jak mówię, nie, nie interesowałem się nigdy spółką, także też nie chcę się, nie chcę się jakoś teraz, teraz o niej wypowiadać, no, bowiem, jak mówię, spółka stalowa, wolałbym tutaj, wolałbym tutaj jednak się powstrzymać od jakichś takich inwestycji, ze względu na to, że dużo osób liczy tu na naprawdę dobre wyniki, a ten efekt FIFO w tym momencie spółce akurat będzie, będzie ciążył. I jeszcze tak ostatnie na koniec Sławek. Konrad, wysoka inflacja, wysokie oprocentowanie kredytów, czy spółki windykacyjne dadzą zarobić? No, w moim odczuciu, na przykład, kruk jest interesującą firmą, czy best też jest? Best też jest. Raczej bym był tutaj ostrożny. W każdym razie, no, kruk teraz ostatnio tak dosyć mocno, dosyć mocno poszedł do góry z tego, co, co kojarzę, no, chyba 260 czy 270 zł w kruku. No, w momencie, kiedy kredyty były tanie, spółki właśnie typu Kruk rzeczywiście robiły zakupy i to duże zakupy. No i teraz są z tego mocne procenty, no bo te portfele zamówień, które kupili, one, one teraz są dużo wyżej wyceniane, więc to też jest dla nich, dla nich plus. Więc no, patrząc na wyższe oprocentowanie kredytów, tak, to jest sytuacja raczej pozytywna, właśnie dla tego typu spółek. No i to wszystko. Na dzisiaj godzina 42, wciąż to tutaj 93 osoby, dzięki bardzo. Widzimy, słyszymy się na kolejnym live za tydzień. Może jeszcze w tym tygodniu jakiś zrobię, jeszcze, jeszcze nie wiem. W każdym razie, jutro na moim kanale będzie myślę, że interesujący film, nowa seria. Film z zupełnie nowej serii o 17.30 będzie, będzie film. Myślę, że taki, którego jeszcze na polskim YouTubie giełdowym nie ma, a jest w moim odczuciu naprawdę bardzo, bardzo potrzebny. Więc zapraszam wszystkich jutro o 17:30 o pewnej małej spółce będziemy mówić w takim dosyć specyficznym kontekście. Za dzisiaj bardzo dziękuję wszystkim standardowo życzę samych zysków. No i cześć, trzymajcie się.